Chciałem Was poprosić, żebyście no, na te 15-20 minut zapomnieli kompletnie o tej wiedzy, którą żeście wynieśli ze szkoły, z uczelni, dotyczących ekonomii. Jest taka książka, Wernera, która mówi, jest zatytułowana 100 lat zmarnowanych lat w ekonomii. Ona się rozprawia z całą tą ekonomią liberalną i pokazuje, w jakich obszarach ta ekonomia kompletnie nie dostrzega, że świat się bardzo, bardzo zmienił. I mamy do czynienia zupełnie z inną rzeczywistością, natomiast te tak zwane prawa ekonomiczne, specjalnie zrobiłem to w cudzysłowie prawa ekonomiczne, bo nie są to prawa ekonomiczne takie jak w fizyce czy takie jak w matematyce, bo ekonomia jest nauką społeczną, więc tam praw takich, o których się mówi właśnie w tej ekonomii obecnie obowiązującej, włącznie z takimi prawdami jak, nie wiem, wolny rynek, który w ogóle nie istnieje, bo w tej za chwilę powiem, dlaczego ten wolny rynek nie istnieje, jakie tam są zachwiane relacje. I warto otworzyć umysł na zupełnie inne spojrzenie. Zresztą każdy z nas, podejrzewam, ma coś taką dychotomię, że co innego widzi w świecie telewizji, tego co nam pokazują, a wygląda za okno i jest zupełnie coś innego, prawda? Jest taka zachwiana relacja między tym, co słyszymy, co nam mówią, że jest, a tym, co jest w rzeczywistości. Najbardziej jaskrawie jest to właśnie w naukach ekonomicznych i naukach historycznych. Mówi się, że historie zawsze piszą zwycięzcy, więc trzeba ją oglądać w taki sposób, żeby zobaczyć, jak było naprawdę. I drugą kwestią, którą warto, żebyście przynajmniej na chwilę tego wykładu przyjęli jako fakt. Mianowicie obecnie żyjemy w erze obfitości. I od razu, nawet mimo tego, co wam przed chwilą powiedziałem, żebyście uznali to za fakt, no to wam się tam otwiera klapka w mózgu i no zaraz, jak to obfitość? No przecież tyle nędzy jest na świecie. Co to za obfitość? Więc ja na to wtedy odpowiadam, że słuchajcie, żyjemy w erze obfitości, ale nie dobrobytu. To są dwa różne terminy. Obfitość dóbr nie świadczy o tym, że one są prawidłowo dystrybuowane i że docierają w sposób równie łatwy do każdego, kto chce je otrzymać. Jeżeli ktoś oglądał kiedyś wykłady Izy Litwin, ona dzieli ludzi, którzy chcą kupić jakiś towar, na konsumentów i chętników. Konsument to jest taki ktoś, kto chce kupić towar i ten towar jest i ma na to pieniądze. Chętnik to jest taki, który chce kupić towar, ale nie ma na to pieniędzy. I istotą tego obowiązującego obecnie systemu jest to, że w tym systemie nie brakuje rąk do pracy, nie brakuje środków produkcji, nie brakuje towarów, nie brakuje chętnych do zakupu, brakuje tylko jednej rzeczy. Brakuje pieniądza. W Polsce jest tak zwana luka nabywcza. Właśnie ten brak pieniądza jest obliczany na poziomie 40% konsumpcyjnego PKB. To znaczy, że my za własne wynagrodzenie, które otrzymujemy za pracę, za owoce naszej pracy, nie jesteśmy w stanie wykupić owych 40% i musimy się zadłużyć. I tutaj mamy do czynienia z pewnym mechanizmem, o którym za chwilę opowiem. Natomiast chciałbym pokazać najpierw mechanizm absolutnie idealny, taki jak powinien funkcjonować i po co w ogóle powinien w gospodarce funkcjonować pieniądz i jaką powinien mieć rolę.
To jest, bym nazwał, jakby naturalny sposób posługiwania się pieniądzem. Naturalnym, nie używam tu absolutnie świadomie i celowo, dlatego że ta naturalność została tutaj zachwiana. I otóż pokazujemy nieraz taki schemat, który nazwaliśmy jakby roboczo krąg obfitości, który się dzieli na dwie części. Ta część jest właśnie erą obfitości, w której panuje ład. I druga część, gdzie jest brak dobrobytu, gdzie panuje nieład. I otóż, kiedy prawidłowo funkcjonuje pieniądz, który jest wpompowany do gospodarki, tu muszę zrobić jeszcze jedno założenie i taką pewną prawdę, której na pewno nie dowiedzieliście się w szkole i na pewno nie dowiedzieliście się na żadnej uczelni. Otóż różnica między gospodarstwem domowym, bo ludzie myślą, że państwo i budżet funkcjonuje tak jak gospodarstwo domowe. Tak nie jest. Jest zasadnicza różnica. Pierwsza wynika z tego, że państwo najpierw wydaje, a potem zarabia. Powtórzę to, bo to jest szokujące. Bo wam się wydaje, bo w gospodarstwie domowym najpierw musicie zarobić, żeby wydać. W państwie jest odwrotnie. A dlaczego jest odwrotnie? Bo państwo ma szczególną cechę i szczególne uprawnienia pozwalające na emisję pieniądza. My tego nie mamy. Nie możemy sobie, jak też kupić samochód, to nie mówisz, no dobra, to ja sobie wyemituję pieniądz. Nie masz takiego prawa, natomiast państwo ma. Państwo ma takie prawo i wynika z tego wiele korzyści, jak i również wiele kwestii, które pozwalają, że państwo może dokonywać pewnych bardzo ważnych rzeczy, na przykład inwestycji społecznych, na przykład jakiejś pewnej infrastruktury krytycznej właśnie dlatego, że ma takie uprawnienia, czyli że ma prawo do emisji pieniędzy. Polskim. Co to są infrastruktury krytyczne? No na przykład energetyka, to są drogi, to są koleje, to są te dostęp do złóż, informatyka, no to są te jakby najważniejsze, które państwo nigdy nie powinno oddać żadnemu obcemu kapitałowi. Jak widzicie, w Polsce jest to praktyka niestety obowiązująca. I teraz prawo do emisji pieniądza pozwala państwu właśnie taki pieniądz wykreować i wpuszczać do gospodarki. Prawidłowo funkcjonujący pieniądz to jest wtedy, kiedy on wchodzi do obiegu gospodarczego. I na przykład Krawcowa jest takie 100 huzarów, myśmy tu dali, ponieważ powiem dlaczego omawiam to na walucie suwerennej, która spełnia tylko dwie funkcje. Funkcję miernika wartości i transakcyjną. Owa złotówka, która tutaj jest 100 zł, ma jeszcze jedną funkcję niszczącą właśnie ten system, czyli oszczędzanie. I zaraz wam powiem, dlaczego to tak działa. Mianowicie, kiedy Krawcowa ma 100 zł i będzie chciała pójść do szewca i kupić sobie od niego buty, to tą samą jednymi 100 huzarami zostaną obsłużone dwie transakcje. To znaczy Krawcowa pójdzie do szewca, kupi sobie buty. Szef tą samą sztubą, którą dostanie, pójdzie do nauczyciela i zapłaci za lekcję angielskiego. Nauczyciel tą samą stówą, którą dostanie za tę naukę angielskiego, zapłaci fryzjerowi. I ten krąg obfitości funkcjonuje w ten sposób, że jak widzicie, zmultiplikowała się te 100 huzarów w 400, bo zostałe transakcje zostały dokonane na kwotę 400 zł w sumie. I to jest tak zwana rotacja pieniądza, która jest niesłychanie istotna w gospodarce. Tam nie ma podatków, po prostu nie zmniejsza się wartość. Za chwilę do podatków przejdziemy, bo podatki wcale nie muszą być właśnie państwo, ze względu na to, że ma tą szczególną rolę, czy ma prawo do emisji pieniądza
i korzyści, tak zwany seniorat wynikający z emisji pieniądza i potem cła albo podatki od obcych, ja w dalszej części będę to rozwijał, wystarczają państwu do tego, żeby mogło funkcjonować. I teraz ta rotacja pieniądza powoduje, że wyemitować pieniądza można dużo mniej, żeby obsłużyć transakcje. Jeżeli to będzie, transakcje będą zachodziły u 10 osób, no to jedna stówa wygeneruje 1000 zł, czyli niewiele tego pieniądza trzeba emitować, żeby on prawidłowo funkcjonował w gospodarce. I właśnie to, co przed chwilą powiedziałaś, w pewnym momencie, kiedy na przykład fryzjer zapłaci stówę informatykowi za zrobienie strony, a informatyk pomyśli, nie, no to ja schowam ten pieniądz do skarpety, bo chcę sobie zaoszczędzić. To on przerywa ten krąg obfitości i powoduje, że już stolarz nie dostanie pieniędzy, będzie musiał wziąć pożyczkę, że hydraulik pójdzie na bezrobocie, a zegarmistrz będzie musiał wziąć kredyt. Dlaczego ja tu rozdzieliłem pożyczkę od kredytu? Bo to jest kolejna rzecz, która jest niezrozumiała w debacie publicznej. Czy macie pojęcie, czym się różni kredyt od pożyczki? Taka zasadnicza różnica. Może coś z oprocentowaniem. Pożyczka wydaje się, że to jest jakaś taka suma tak samo do tej samej wartości udzielona i skrócona. Ja tak ludzki rozum, a kredyt już jakąś likwę zakłada. Na początek, jak powiem, początek był prawidłowy, natomiast oczywiście pożyczka może być też oprocentowana, to istota rzeczy jest gdzie indziej. Istota rzeczy jest w tym, że jeżeli ja chcę od ciebie pożyczyć 100 zł, to ty te 100 zł musisz mieć. A kredyt, charakterystyka kredytu polega na tym, że tych pieniędzy nie musisz mieć. I teraz opowiem, dlaczego nie musisz mieć tych pieniędzy. I na chwilę przejdziemy do tego drugiego slajdu, który jest niewielki, ale wiele mówiący. Jeżeli idziemy do banku, a może najpierw jeszcze jedną prawdę odkłamiem, którą warto, żebyście wiedzieli i nad nią się zastanowili. Bo większość ludzi myśli, że bank pożycza pieniądze z depozytów klientów, którzy w tym banku deponują. Jak już macie świadomość, że już nie jest tego, bo rzeczywiście tak jest, no to ważna kwestia jest, dlaczego on ten kredyt udziela ex nihilo. No bo pierwszym pytaniem, które nam zadaje urzędnik bankowy, jak się zjawiamy w banku, to nam zadaje właśnie o zdolność kredytową. Co to znaczy zdolność kredytowa? No zdolność kredytowa to jest, ile my zarobimy pieniędzy w okresie, na który kredyt zostanie nam udzielony. Czyli skracając, bank nam pożycza nasze własne pieniądze, nasze przyszłe przychody. On je księguje. Jedyną rzeczą, jaką robi, to oczywiście księguje to na koncie w banku. I potem, kiedy my zwracamy ten kredyt, no to odsetki są zyskiem banku, a kapitał, ponieważ on nigdy nie istniał, ta rata kapitałowa jest anihilowana, czyli wyksięgowywana, żeby się prawa strona w księgowości zgadzała z lewą. I teraz dodatkowym elementem, który ten system wprowadził, to jest to, że pieniądze, które my dajemy do banku, bank księguje jako swoje aktywa. Czyli my tracimy kontrolę nad tym pieniądzem, bo on w momencie, kiedy jest w banku, nie jest nasz, tylko jest księgowany jako aktywa bankowe. Bank ma do nas zobowiązanie, że jeżeli przyjdziemy, to ma nam wypłacić. No chyba, że bankrutuje i wtedy działa ten fundusz gwarancyjny, ale fundusz gwarancyjny, no po pierwsze ma ograniczone możliwości i jeszcze ma coś takiego, co pewnie każdego z was wprowadzi w zdumienie. Mianowicie te środki, które składa samorząd
i Skarb Państwa nie są chronione funduszem gwarancyjnym. Już tak się wydarzyło, że bank jeden samorządowy, samorząd złożył u niego swoje pieniądze, ten bank zbankrutował, no i samorząd mógł się tylko oblizać, bo niestety nie, pieniądze nie zostały mu zwrócone. Kolejnym elementem, który zakłóca ten ruch obfitości, to są właśnie owe podatki. W prawidłowo funkcjonującym systemie to pieniądza ma być akurat. To znaczy, ma być akurat. Pieniądz powinien według teorii Jerzego Zdziechowskiego, to jest taki przedwojenny ekonomista, no wyjątkowy tuz, jeżeli chodzi Zdziechowski, Jerzy Zdziechowski. Na Zachodzie świetnie znany, doceniany, bo on zresztą był prawdziwym twórcą tego planu Grabskiego. Bo Grabski dał twarz, a tak naprawdę tym, który ten plan przygotował, był właśnie Zdziechowski, który propagował teorię, ale to właściwie znakomite rozwiązanie dla każdego funkcjonującego państwa, że pieniądz musi być zakotwiczony w potencjale gospodarczym społeczności, która się nim posługuje. I oczywiście w zasobach, w zapasach magazynowych itd. I pieniądza akurat to jest właśnie tyle, ile jest pieniądza na rynku. Natomiast ten obecny system, i kiedy na przykład pieniądza okazuje się, że na przykład z jakiegoś powodu jest za dużo, bo na przykład emitent, Skarb Państwa, bo na przykład jak będą waluty lokalne, będzie tego pieniądza więcej, no to wtedy dopiero jest sens wprowadzania podatku, który właśnie ściągnie ten nadmiar pieniądza. Kiedy nadmiar pieniądza może się pojawić? No na przykład wtedy, kiedy państwo czy gmina, jeżeli to będzie pieniądz samorządowy, zadecyduje, że chce mieć inwestycję jakąś. Na przykład jakąś elektrownię. To żeśmy rozmawiali właśnie. Na przykład takie elektrownie wodne. I wtedy podejmuje decyzję w porozumieniu z taką wewnętrzną Radą Polityki Pieniężnej albo na przykład ze społecznością, która to się posługuje, na przykład w takim parlamencie wolnych ludzi. Na przykład jest przedstawiane przez Komisję Finansów, że mamy zapotrzebowanie na właśnie taką energię, na przykład z takich elektrowni wodnych. Ale że na to potrzebne są środki. Czy jest zgoda parlamentu na to, żeby właśnie czy samorząd, czy właśnie społeczność wyemitowała dodatkowy pieniądz. I co się dzieje? Ten pieniądz, który zostaje wyemitowany, co on będzie obsługiwał? On będzie obsługiwał inżynierów, którzy zaprojektują tą elektrownię. Będzie obsługiwał tych producentów, którzy do tej elektrowni dadzą odpowiednie, że tak powiem, urządzenia. Sfinansuje to zakup działki, na której to będzie musiało stanąć i tą całą infrastrukturę. I przez chwilę będzie się wydawało, że pieniądza jest więcej niż tego potencjału, ponieważ jeszcze ta elektrownia nie produkuje tego prądu. Na razie jest tylko kosztem. Ale ponieważ to będą jakby korzyści przyszłych okresów, to właśnie owa Rada Polityki Pieniężnej przygląda się takiemu przedsięwzięciu i patrzy, jeżeli właśnie ta elektrownia zacznie działać efektywnie i okaże się, że nie ma objawów inflacyjnych, to jeżeli by to było na poziomie państwa, który się zadłużył w swoim własnym banku, Narodowym Banku Polski zadłużył się, to bank może to umorzyć. I w gospodarce nic się nie wydarzy, ponieważ to są wewnętrzne pieniądze. Natomiast jeżeli będzie właśnie sygnały inflacyjne, no to powie, proszę samorząd zwróć te pieniądze, no więc samorząd w związku z tym, czy państwo wprowadzi podatki, które wtedy to ściągnie. Co się dzieje w obecnym systemie? Bo to jest taki system, który normalnie powinien funkcjonować, taki system, powiedziałem, naturalny i zdroworozsądkowy. Natomiast tutaj, ponieważ na tego typu inwestycje, absolutnie prawem kaduka,
państwo zadłuża się w prywatnych bankach i to w dodatku zagranicznych, to prywatny bank zagraniczny nigdy nie będzie chciał umorzyć takiego kredytu, to po pierwsze, a po drugiego obarczy lichwą i dodatkowo zabezpieczeniem dla tej lichwy będą nasze podatki. Chciałem przypomnieć o jednym bardzo ważnym fakcie, który miał miejsce w 1913 roku w Stanach Zjednoczonych, kiedy powstał Fed. Dokładnie w tym samym czasie powstał ustawa o podatku dochodowym, ponieważ właśnie na sfinansowanie owych odsetek musiał się znaleźć skądś pieniądz i stąd państwo zaczęło obywateli okradać podatkami. Następnie, żeby ten pieniądz się mógł multiplikować, wymyślono od 13 roku, 1913, powstanie Fedu. Uruchomiono rynki finansowe, które dodatkowo uprzywilejowały niektóre waluty, szczególnie dolar, kotwicząc go w petro, czyli w tych nośnikach, ropach, tych węglowodorach. I stworzono tak zwany koszyk walut, do którego inne waluty były notowane. Potem stworzono rynek foreksowy po to, żeby na tych rynkach foreksowych manipulować kursem danej waluty. W Polsce ani Narodowy Bank Polski, ani Rada Polityki Pieniężnej nie ma kontroli nad kursem złotówki, złotego. Ona ogłasza, jaki ten kurs jest, natomiast ten kurs odkrywany jest na rynkach foreksowych. Co to znaczy z punktu widzenia państwa? No z punktu widzenia państwa, krótko mówiąc, państwo traci suwerenność. Ale dodatkowo wydarzyło się jeszcze gorzej, ponieważ, tak jak powiedziałem na samym początku, prawo do emisji pieniądza dla państwa przez Narodowy Bank Polski gwarantuje Konstytucja, artykuł 227 Konstytucji, który mówi, że jedynym emitentem polskiego złotego może być Narodowy Bank Polski. Natomiast po 1996 roku wprowadzono ustawę o NBP, gdzie w artykule 4 powiedziano, że Narodowy Bank Polski może emitować tylko tak zwane znaki pieniężne. Znaki pieniężne to jest nic innego jak bilon i banknoty. To jest tak zwana gotówka, fachowo w tej ekonomii nazywa się to agregat M0. Agregat M0 to jest właśnie przede wszystkim gotówka. I to jest mniej więcej jakieś 10% pieniądza, który funkcjonuje w gospodarce. Tylko że to jest pieniądz, 10% tego pieniądza funkcjonującego w gospodarce, to najpierw trzeba sobie zdać sprawę, ile z pieniądza, który w ogóle funkcjonuje w świecie, funkcjonuje w realnej gospodarce. Macie jakiś pomysł, jaki procent to może być? Niecałe 3%. Ponieważ większość tych pieniędzy jest właśnie kreowana sztucznie na rynkach finansowych. Ten pieniądz, który krąży po rynkach finansowych, który się właśnie multiplikuje właśnie przez to, że przez odsetek pieniądz stał się towarem, czyli nie ma tylko funkcji właśnie tej transakcyjnej mikro wartości, ale jest towarem, którym się handluje na rynkach finansowych i jest absolutnie cudownym, nieznającym odzwierciedlenia w przyrodzie towarem. Bo jeżeli przynosimy do domu 3 jabłka, to one po miesiącu nie robi z nich się 300, tylko gniją. A pieniądz, który jest wrzucany właśnie na rynki finansowe, jakimś cudem wymyślonym właśnie przez mądrzejszych, multiplikuje się. I powoduje to olbrzymie perturbacje gospodarcze.
Ja, żeby ponieważ o tym można by bardzo, bardzo długo mówić, to jest jeszcze głód monetarny, rozważać wszystkie kwestie związane z jak te luki się kształtują. Ale ja bym chciał najpierw pokazać charakterystykę pieniądza, tego, który obecnie funkcjonuje i tego jak on powinien naprawdę funkcjonować, bo to się potem przyda. I powiem, dlaczego absolutną koniecznością jest wprowadzenie pieniądza suwerennego, samorządowego i lokalnego i społecznościowego. Dlatego, że absolutnie musimy się uwolnić od tego nieładu, który został stworzony. A został on stworzony po to, żeby, krótko mówiąc, nas okradać. W tej teorii, która obecnie funkcjonuje ekonomicznej, mówi się, że emanentną częścią właśnie tego wolnego rynku są kryzysy, które co jakieś 10 lat jakby w gospodarce się objawiają i z tych kryzysów wąska grupa wychodzi bardzo bogata, coraz bardziej bogata, a reszta ubożeje. Otóż tak jak powiedziałem na samym początku, nie ma żadnego wolnego rynku, bo jeżeli na rynku funkcjonuje przedsiębiorstwo twoje rodzinne, na przykład które ty masz, i koncern, który zajmuje się podobną produkcją, to ty nie masz najmniejszych szans. Szczególnie, że on ma dostęp do kapitału, dostęp do technologii, wszystko, przegrasz na pewno. I tak to tu funkcjonuje. Natomiast jest jedna rzecz bardzo istotna dla tych, którzy funkcjonują na tych rynkach finansowych. Ponieważ oni nie tworzą żadnego majątku, żadnego dobra. Takie dobro tworzysz ty. Jeżeli zakładasz firmę, jakąś, no nie wiem, nazwijmy to hotelarską, bo to najprościej będzie, bo to teraz świetnie to widać na przykładzie tych kwestii covidowych. Zakładasz hotel. Budujesz go. Nawet bierzesz kredyt na to. Bierzesz na to kredyt. Bierzesz kredyt na 10 lat, żeby budować. Stawiasz sam fundamenty. Budujesz cały hotel, wymyślasz, jakie to mają być hotele, wyposażasz je, tworzysz fajną restaurację, tworzysz parking, tworzysz infrastrukturę wokół tego hotelu. Potem tworzysz rynek klienta. Potem właśnie masz już stałych klientów i masz eventy zaplanowane, masz tak zwany brand. Tworzysz brand, czyli to zaczyna być znany, markę, ludzie już się zapisują na kolejne sezony do ciebie i tak dalej, i tak dalej. I to mniej więcej trwa 10 lat. Ta praca, którą przed sekundą powiedziałem, już po 5 latach ma dużo większą wartość niż kredyt, który wziąłeś. Bo włożyłeś olbrzymią pracę, bo pracowała cała twoja rodzina, prawda, bo chciałeś zrobić rodzinny. Wymyśliłeś, zbudowałeś rynek dla tego hotelu, to ma olbrzymią wartość. I wtedy właśnie, kiedy ten proces został zakończony, no trzeba wywołać kryzys. Czy to będzie pandemia, czy to będzie jakikolwiek inny, no po co? No po to, żeby skupić. Tak, ale skupić za darmo. Czyli żebyś ty właśnie się załamał, żeby właśnie wprowadzić taką pandemię, żebyś ty nagle klientów stracił, żebyś nagle bank natychmiast stawia ci wykonalność kredytu, czyli że musisz natychmiast wrócić kredyt. Powoduje, że ty się gdzieś tam coś sprzedajesz, rodzina się, że tak powiem, zrzuca na to, żebyś ten kredyt szybko spłacił, bo inaczej oni ci będą naliczali kolejne tak zwane rolowanie kredytu będą robić. Rolowanie odsetek, to jest odsetki od odsetek. To jest rolowanie kredytu. Rolowanie odsetek, ale generalnie rolowanie kredytu. Więc no, tu mieliście taki przykład z kredytami frankowymi, że ludzie już dawno spłacili podstawę do tego i cały czas mieli ten sam dług. To zresztą mechanizm, który został wymyślony przez kancelarię współpracującą z bankiem, oparty na tak zwanej projekcie Abacus,
które właśnie miało za zadanie ludzi wkręcić w kredyty frankowe, po to, żeby na tym w sposób olbrzymi zarobić. Tak, tak, zaraz opowiem jak to. Zaraz opowiem. To był projekt Abacus zrobiony właśnie przez firmy związane z Goldman Sachsem. I istota, ponieważ tak jak na samym początku powiedziałem, te olbrzymie fundusze manipulują tymi rynkami finansowymi, czyli kursami walut. W momencie, kiedy się zmówią, mają miliardy złotych czy miliardy dolarów, które mogą wrzucić w jakąś walutę, więc mogą ją albo wypompować, że ona nagle urośnie, albo zmniejszy się jej wartość, tak robiono ze złotym na przykład przy planie Barcerowicza. Ale generalnie można tym wachlować. Ale jeżeli się wie, w którym momencie nastąpi zwyżka albo zniżka, no to właśnie na nowych rynkach finansowych można zajmować tak zwane pozycje. I można zajmować pozycję na wzrost albo pozycję tak zwaną przeciwną, czyli na spadek. I owe osoby, które najpierw nakłoniły bardzo dużą rzeszę kredytobiorców bardzo prostym zabiegiem. Pierwszy to jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba mieszkaniowa. Wystarczy taką potrzebę rozbudzić, że każdy może mieć mieszkanie, bo weźmiesz fajny kredyt, no w złotówkach nie ma zdolności kredytowej, ale już we frankach masz. I w momencie, kiedy się zbiera taka duża już pula, załóżmy milion czy ponad milion takich kredytobiorców, robi się takie pakiety, które są notowane właśnie na rynkach finansowych. Czyli to jest taki pakiet kredytowy, który jest zagwarantowany spłatą właśnie tego kredytu, był uważany przez inwestorów zewnętrznych, ponieważ to robiły banki, za bezpieczny pakiet, który nadaje się takim pakietom 3 razy A. Jak ma tam A, B, A, no to już jest gorzej, B, B, no to już jest z pewnym ryzykiem, a C, C to już są takie najbardziej ryzykowne. Więc ten miał oczywiście z racji tego, że to był kredyt bankowy i nikomu nie przyszło do głowy, że ten kurs nagle franka strzeli do góry w jeden dzień. W związku z tym inwestorzy nabywali takie pakiety tych akcji wynikających właśnie z tej puli kredytowej, żeby jeszcze dodatkowo na tym zarobić. Natomiast ci, którzy wiedzieli, że to danego 10 w czwartek, prawda, nagle pójdzie w górę, zajęli pozycję, która pozwoliła im jednego dnia zrealizować zyski, które pokryły wszystkie te środki, które zostały przeznaczone na kredyty. Ale im było jeszcze tego mało. I w związku z tym po pierwsze uwięzili tego frankowicza w tym mieszkaniu, w którym on mieszkał, bo nie mógł się wyprowadzić, ponieważ cały czas musiał spłacać. Dodatkowo właśnie rolowano te odsetki. I wreszcie, kiedy już nie wytrzymywał ten frankowicz, napuszczano na nich firmy windykacyjne. Nie wiem, czy wiecie, że właśnie po tym boomie kredytowym największy wysyp firm, które w Polsce się pojawiły, utworzyły, to były firmy windykacyjne. Wcześniej przygotowano również i sprywatyzowano zawód komornika, bo komornik to jest prywatna firma, która posługuje się szyldem sądu i orłem, ale jest prywatną firmą. No właśnie po to, żeby wzbogaciła się pewna część ludzi. Tak działają te mechanizmy, które rujnują relacje społeczne, bo tam samobójstwa, rozwody u tych frankowiczek to był na porządku dziennym. Również rujnuje relacje między państwami, bo taki sam problem jest również z państwem, które się zapożycza w naszym imieniu, bo państwo nie może w innym imieniu się zapożyczać, bo gwarancją zapożyczania się państwa są nasze podatki właśnie.
po to utworzono te podatki, żeby można było w sposób nieograniczony brać pieniądze właśnie w prywatnych bankach. I banki, był taki okres, kiedy w ogóle przestały pożyczać dla indywidualnych klientów, no bo świetnie sobie radziły, pożyczając do budżetu państwa, który jest najlepszym gwarantem, ponieważ właśnie ma twarde zabezpieczenie, państwo nigdy nie zbankrutuje. Podobnie z samorządem, no, któremu trudno zbankrutować. Są oczywiście gminy, które zbankrutowały, ale mają, co mają? No mają majątek, no, mają ziemię, mają kamienicę, mają infrastrukturę, którą chętnie owy przejmie. I tak się przejmuje całe te tereny, tak się przejmuje państwo. Jak się mówi, teraz wojna, to jest zupełnie na czym innym polega. To jest wojna ekonomiczna, tak, bo nie trzeba czołgami zajechać, żeby przejąć jakiś teren, tylko właśnie najeżdża się finansowo. Właśnie do samorządu się idzie, ile chcecie pieniędzy, bardzo proszę, ale zabezpieczeniem jest majątek cały, który tutaj jest. I w ten sposób właśnie się to przyjmuje. I nie wolno państwo, które doprowadza do sytuacji, że pozbawia się najważniejszej roli, jaką ma, czyli prawo do emisji pieniądza i prawo do nakładania ceł na obcych, to takie państwo nie przetrwa i Polska jest właśnie na takim poziomie. I teraz, ale nie dotyczy to tylko Polski, ponieważ okradani w ten sposób są w większości narodów, w większości klasy średniej. Piotr Jankowski, który u nas jest ekspertem, definiuje to, że to jest taki socjalizm korporacyjny, który właśnie jest po to, że bardzo wąska grupa ludzi się wzbogaciła, a reszta była po prostu niewolnikami. Te systemy kapitalistyczne i socjalistyczne mają jeden wspólny mianownik, a tym wspólnym mianownikiem jest to, że beneficjentami w obu systemach jest zawsze wąska grupa ludzi. Czy to jest socjalizm, czy to jest kapitalizm, to są oczywiście fałszywe pojęcia. Może, bo tu mam takie porównanie, jak powinny funkcjonować prawidłowo pieniądze, że na przykład pieniądz ten dłużny to jest kreowany przez prywatne banki dla zysku, pieniądz ten społecznościowy to jest suwerenny, publiczny, emisja jest pro publico bono. Pieniądz ten zły, dłużny, oparty na przymusie prawa państwowego, ten pieniądz, który byśmy tworzyli dla społeczności, jest oparty o dobrowolnej umowie społecznej. Pieniądz ten zły ma charakter zadłużeniowy, czyli zawsze musi się ktoś zadłużyć. On tak funkcjonuje. Nie, bank nie może, dlatego bank błaga o to, żeby się ludzie zadłużali, czy firmy się zadłużali, czy państwo się zadłużali, bo tylko w ten sposób może kreować pieniądz. 90% pieniądza funkcjonującego w świecie jest właśnie kreowane w drodze udzielania kredytu. Ten pieniądz, który my nie powoduje długu, a wręcz powoduje oddłużenie obywateli. Pieniądz ten jest wymienialny właśnie na inne waluty, no po to, żeby właśnie można było tym kursem manipulować. Pieniądz ten, który stworzymy społecznościowy, będzie pieniądzem niewymienialnym. To będzie niosło za sobą bardzo ważną wartość. Otóż podaję zwykle taki przykład. Już właśnie mówię. To muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo to warto wiedzieć, że ów agregatem zero, czyli tą ową gotówkę, o której powiedziałem wcześniej, bank przy obecnym systemie prawnym emituje proporcjonalnie do rezerw dewizowych, jakie posiada państwo. Czyli, że można wyprodukować ową gotówkę, jeżeli w skarbcu państwa znajdują się inne waluty. Pomijając, że to jest prawo, jakby to powiedzieć,
nie chciałbym powiedzieć okupacyjne, ale prawo, jak się chce przejąć jakieś państwo, na przykład Anglia skolonizowała, prawda, poszczególne kraje, to ten zapis jest takim elementem kolonizującym właśnie państwo, ponieważ uzależnia jego politykę finansową od tego, czy on zakupi inną walutę innego państwa. No to jest typowy przykład jakby utraty niepodległości na tym obszarze. I teraz, dlaczego o tym powiedziałem? No bo właśnie jak ów Chińczyk przyjedzie do Polski z kontenerem butów i sprzeda ten kontener butów i dostanie za to złotówki, to on pójdzie do kantoru i wymieni to na euro, na dolary, to co mu tam będzie potrzebne. W związku z tym zmniejszając nasze rezerwy dewizowe, czyli my nie będziemy mogli wyemitować pieniądza, o którym mówiłem, że cały czas brakuje w tej gospodarce, ponieważ Chińczyk je wywiezie do siebie. Prawda? Natomiast jeżeli my będziemy mieli walutę, która będzie miała właśnie te dwie funkcje i będzie walutą niewymienialną, to jak on przywiezie te buty, to my te buty kupimy za tą walutę niewymienialną, społecznościową. I co on z nią zrobi? No nie pójdzie do kantoru. Nie pójdzie kupić nasze towary. Te, które wytwarzasz ty. I tak się stymuluje rozwój gospodarki. Tak się właśnie stymuluje rozwój. Dokładnie tak powinien funkcjonować. To, że on stał się towarem i że w ogóle właśnie demoluje te relacje zamiast być środkiem transakcyjnym, a nie bożkiem, do którego się mówimy, Boże daj pieniądze. Nie, Boże daj nam właśnie możliwość rozwoju, możliwość fajnej pracy, fajną rodzinę, nie pieniądz. I teraz, kiedy on właśnie kupi te towary, to wywiezie. No tak zastymuluje naszą gospodarkę, nasz eksport. A niektórzy mówią, no dobrze, jak Chińczyk powie, a to mi nie odpowiada, ty produkujesz nie to. No dobrze, a co chcesz? No to jak siedzimy tutaj po polskiej, że tak powiem, innowacyjności i tym, że Polak potrafi, no to jeżeli okaże się, że on chce jakieś procesory, no to natychmiast tu się znajdzie dwóch informatyków, człowiek, który to zorganizuje, albo na przykład takie elektrownie, no to powiem, no dobra, okej, to my to zrobimy i będzie na to zapotrzebowanie. I dlatego tak ważna jest ta kwestia tej niewymienialności, chociaż jest oczywiście, my to przewidujemy w naszym projekcie, w tym ekonomicznym akcie konstytucyjnym, gdzie mamy do czynienia z dwuwalutowością, czyli jest ta waluta wewnętrzna, która właśnie chroni i stymuluje rozwój naszego rynku, ale tak niewymienialna, a jeżeli nie możemy już czegoś kupić, to jest druga waluta, którą zresztą kotwiczymy w energii, czyli w tych zasobach energetycznych, które posiadamy. Bo my posiadamy olbrzymie zasoby energetyczne. Dlaczego kotwiczymy to w tym? Bo ten złoty będzie pożądany. Tak jak w pierwszej Rzeczypospolitej też mieliśmy dwuwalutowość za Batorego. Był grosz i złoty. I złoty miał tak dobrą, ta była właśnie walutą wewnętrzną, grosz. A złoty miał tak dobrą renomę, że w Turcji się nawet posługiwano naszą walutą. Było takim właśnie coś w rodzaju tego petrodolara. Więc jeżeli ten będzie zakotwiczony właśnie w naszych złożach, właśnie w naszym produkcji energii, to będzie miał bardzo dobrą... No tak, ale jakby to powiedzieć, jak ktoś ukradł, jakby to powiedzieć, no ktoś nas się pytał, my jesteśmy właścicielem. Nawet konstytucyjnie jest zapisane, że dobra i tam złoża są własnością narodu, więc nikt nas o to nie pytał. Po prostu mamy okupantów, złodziei, którzy poza naszą wiedzą
Zresztą myśmy zrobili takie oświadczenie do tych inwestorów, że kupujecie, czy przejmujecie coś bez naszej zgody. Ten rząd nie ma prawa do tego robić i będzie to, że tak powiem, repolonizowane. Więc jeżeli chcecie ponosić takie ryzyko i kupujecie od pasera tak naprawdę, bo ci, które tutaj są najemnikami korporacji, są tak jak paser. I stąd będzie ten Trybunał Norymberski, bo ten Trybunał Norymberski również musi rozstrzygnąć te rzeczy przejmowania majątku niezgodnie z wolą suwerena, niezgodnie z... No ja też mam nadzieję i wszystko robimy w tym kierunku, żeby właśnie tak się stało. I teraz kwestia, o której już mówiłem. Ten pieniądz, przez to, że właśnie jest cały czas hamowana ta rotacja, to zgadnijcie, ile, to najpierw powiem, że pieniądz ten, o którym ja opowiadam, ten pieniądz samorządowy, rotuje co najmniej 12 razy w miesiącu. Czyli zmienia właściciela 12 razy w miesiącu. Ten pieniądz właśnie, który nie ma tych hamulców. A zgadnijcie, jaką rotację ma polski złoty obecnie. Macie jakieś, jeżeli ta miesięcznie 12, no to ta 2. Byłeś bardzo blisko, tylko że 3, ale rocznie. Prawie trafię. Nieefektywny podatkowo jest również złotówka, dlatego że koszty ściągania, myśmy to policzyli w instytucie, koszty ściągania i całego tego aparatu fiskalnego są większe niż ta kwota, która jest ściągana. Rozumiecie? Opłacenie tego całego sztabu, tego totalitaryzmu fiskalnego, który my nazywamy, jest większa niż korzyści, czyli już od razu widać, że to nie dlatego państwo bierze podatki, że ma jakieś potrzeby na służbę zdrowia, już pomijając, że my udowadniamy, że w służbie zdrowia jest za dużo pieniędzy, a nie za mało. Ponieważ... W jakim instytucie? Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, ja się nie przedstawiłem, ale to... Instytut Studiów Strategicznych i my właśnie od ponad 6 lat właśnie zajmujemy się na nową artykuł. W Warszawie jest siedziba. To jest system, który, ponieważ cały czas się zadłuża, cały czas zwiększa się to zadłużenie, no to co państwo mówi? No słuchajcie, no coraz mamy większy dług. No to co mówi? Obywatele, dawajcie znowu kasę. Czyli jest pobudzający wzrost podatków. Ta waluta, o której mówimy, jest neutralna. Neutralna podatkowo, tak. Mimo że ci mówią co chwila, że PKB rośnie, tylko w twojej kieszeni to się w ogóle nie odzwierciedla. No i teraz są tacy, którzy, już miałem tak na spotkaniach, że siedzi ktoś i mówi, no opowiadam o takie rzeczy, ale ja jestem taki mądry, ja nie biorę kredytów i ja z pełnym szacunkiem do niego, no świetnie, że pan nie bierze kredytów. I mnie to nie dotyczy, to pan mówi, bo ja się przed tym bronię. Ja mówię, nie, proszę pana, niestety nie jest aż tak dobrze. Świetnie, że pan nie bierze kredytów, ale w każdym towarze i w każdej usłudze są skumulowane odsetki kredytowe. Między 30 a 70%. Najwięcej 70% skumulowanych jest w budownictwie, ponieważ łańcuch dostaw jest najdłuższy. Ja to spróbuję się szybko wytłumaczyć. Otóż, jeżeli przedsiębiorca, który wydobywa piasek, żeby na te wydobycie, na koparkę, tego bierze kredyt, prawda? No to te odsetki, on oczywiście w cenie tego piasku już dopisuje. No, przecież no, musi mu się to zbilansować. Ten piasek daje do cementowni, która tam zaprawy muralskie różne tego, no ale też bierze kredyt na to, na technologiczne, na wynagrodzenia, na różnego rodzaju. No i dodaje się kolejny skumulowany odsetek od tego kredytu. Potem powstaje cegła i jest hurtownik, który ją tam tego, ale też, żeby postawić halę na hurtownię, wziął kredyt, prawda? Znowu się multiplikuje. To samo jest z oknami, z szybami, schodami, firankami, tą błazerią, no wszystkimi tymi. I stąd właśnie w budownictwie te skumulowane odsetki, ten parszywy system, który właśnie tak funkcjonuje,
powoduje, że te mieszkania mogłyby być co najmniej o połowę tańsze. Co najmniej o połowę tańsze, gdyby właśnie nie ten parszywy mechanizm kumulowania odsetek. Ten system powoduje, że jak z rondla, jak z takiego druszaku wylatuje pieniądz poza naszą strefę. Te wszystkie koncerny, które tutaj się lokują, po pierwsze robią dwie bardzo złe rzeczy. Po pierwsze nie płacą podatków, ponieważ mają tak to zorganizowane, tak mają prawników, takie robią sobie różne podatkowe dźwignie, że tego podatku nie płacą. Jeszcze więcej, eksploatują tutaj, niszcząc środowisko, no bo jak zakłada taki zakład, to niszczy środowisko, niszczy, eksploatuje złoża i tak dalej. Kiedy już się nachapie, to wyjeżdża i zabiera ze sobą, jeszcze ma sposoby polegające na tym, że przesyła zarobione tutaj pieniądze, bo jest, nie wiem, na jako spółka europejska, to wysyła do swojej matki, prawda? Czyli wysyła te pieniądze, które tutaj w ogóle nie zasilają naszej gospodarki, nie powodują tego, o czym mówiłem wcześniej, żeby stymulować gospodarkę. I dodatkowo, jak się wynoszą, to zostawiają zniszczone środowisko, zniszczone, wyeksploatowane złoże. Czyli prywatyzują zyski, a uspołeczniają koszty. Bo przecież my potem musimy coś z tym zrobić. Zrobić recykling tej ziemi, prawda, nasadzić lasy, które oni tam, prawda, wycięli na tą swoją inwestycję i tak dalej, i tak dalej. A ten pieniądz, który przed chwilą powiedziałem, właśnie działa zupełnie inaczej. Zmusi właśnie ich do tego, że muszą tutaj i zakupić towary, i nie pozwala w taki sposób niszczyć naszego dorobku. Właśnie, charakterystyką tego systemu jest przyzwolenie na coś. Świetnie to zdefiniował taki francuski ekonomista, który się nazywał Frédéric Bastiat, który mówi, że jeżeli jakaś grupa ludzi uzna, że grabież jest sposobem na funkcjonowanie w danym państwie, to czasem stworzy system prawny, który to będzie legalizował, i system moralny, który to będzie gloryfikował. I zwróćcie uwagę, jak u nas wygląda właśnie system prawny, jak wygląda do tego cała taka ideologia. No po pierwsze konkurencja. Konkurencja polega na tym, że jeżeli ja cię okradnę, to byłem lepszy konkurencyjnie, bo jest przyzwolenie na grabież. No grałem się, oszukałem się na jakiejś umowie, na jakimś tym, nawet jakbyś chciał dociekać. Frédéric Bastiat, tak. Bastiat się pisze. A, Bastiat. Bastiat. Nie, Bastiat, on się pisze Bastiat, ale wymawia się chyba Frédéric Bastiat. Bastiat. I jest właśnie przyzwolenie do tej grabieży. Jeszcze z tego robi się taką ideologię, no, że jestem wolnorynkowym, prawda, jestem tutaj lepszy. Nie, właśnie jest przyzwolenie. Jest jeszcze jedna rzecz, że konkurencja powoduje to, że cały czas musimy w bilansie, te spółki muszą wykazywać zysk. Z roku na rok, jak ktoś pracował w korporacji, to wie, że z roku na rok musicie mieć lepsze efekty. No przecież dziecko w przedszkolu już wie, że to jest niemożliwy mechanizm. Nie można czegoś takiego, nie może cały czas rosnąć. Tego nie ma czegoś takiego. A okazuje się, że jest. Jak oni to robią? Jak oni to robią, że na przykład jeszcze przed wojną, kiedy właśnie, dlatego mówię, że teraz mamy erę obfitości i rządzi popyt, nie podaż. W XIX wieku
do czego zresztą odnosi się ta ekonomia obecnie obowiązująca, królem był ten, kto produkował, no bo była ograniczona ilość produktów i on rządził rynkiem. Teraz przez technologię można wyprodukować olbrzymią ilość towarów, sztuka jest ją sprzedać, stąd powstał cały rynek reklamowy. Prawda? Po to, żeby właśnie ludziom wciskać różnego rodzaju produkty, nie zawsze im potrzebne. Ale jest jeszcze gorzej. Mianowicie kiedyś producent miał swoją markę, to jakby produkował buty, no to przez całe życie można było je nosić. Jakby produkował jakiś samochód, czy nawet żarówkę. Nawet jest taka żarówka, która obchodziła ostatnio 100 lat swojego istnienia, bo żarówka może świecić 100 lat. A u nas świeci tylko, jest norma 3000 godzin chyba. Jest na norma. No właśnie tak, nie może i kary są za to. No dlaczego? No przecież to jest poza sensem. No dlaczego nie może być jedną żarówką, nie możemy się całe życie posługiwać i nie ponosić takich kosztów. I to się nazywa, my żeśmy to sformułowali, postarzaniem produktów. Celowym postarzeniem produktów. Żarówką, no tak, ale to dotyczy wszystkich, również tego twojego komputera, który teraz sklepiesz. On się za chwilę, drukarka, ja w instytucie w ciągu 6 lat my żeśmy zmienili już 4. drukarka. No po prostu. Przepraszam? A boiler, tak. Mamy też, ten pieniądz powoduje, że mamy do czynienia również z nieuczciwą reklamą. Ja podaję coś takiego, ponieważ jestem z wykształcenia politologiem, zajmowałem się socjotechniką, więc ja wyczuwam te elementy, które są używane w danych reklamach. Natomiast to, co się wydarzyło teraz przy lekach, nie, przy lekach, w ogóle koncerny farmaceutyczne przeszły moje oczekiwania. Literatura przedmiotu dotycząca socjotechniki tego elementu nie przewiduje, bo przewiduje kilka takich zabiegów, zasada dowodu społecznego, kryterium niedostępności, które się tam stosuje, pewne elementy związane z seksualnością, które mają pobudzić pewne zmysły. Również ja na takich wykładach, kiedy na przykład dotyczyło to wyborów i tłumaczyłem ludziom, że jeżeli chcesz wybrać wybory, musisz uruchomić wszystkich 5 zmysłów u ludzi. No więc co tam mądrzejszy wstał, a smak też pan uruchamia? Ja mówię, też. No i opowiadałem taką anegdotę, że to właśnie wystarczy pewną rzecz zwizualizować, że przychodzi się, jest upał taki, że w ogóle nie możemy wytrzymać 30 stopni, jak to było ostatnio. Wchodzimy do domu spragnieni, żeby się czegoś napić, otwieramy lodówkę, a w tej lodówce jest tylko jedna oszroniona, żółciutka cytryna, jedyne co możemy się napić. No więc przekrawamy tą cytrynę, wsadzamy tą cytrynę do ust, wysysamy ten sok, cieknie nam po twarzy. No i oczywiście macie ślinę w ustach, prawda? Ani cytryny tu nie było, ani lodówki, ani nie jest gorąco, prawda? Można tego typu zabiegami oddziaływać. Ale dlaczego o tym opowiedziałem, że oni idą, pomijając, że oczywiście jest jeszcze, że stosują te podklatkowe, takie podprogowe właśnie, stosując klatki w filmach. I jeszcze oczywiście te podsłuchy, które Google, ale nie o tym. Znacie wszyscy i jestem przekonany, że słuchacie to i przychodzi to wam obojętnie, nie próbujecie pójść o krok dalej, o co oni tu zrobili. Ale jest reklama, która jest nawet na, nie wiem, na biurach dotycząca leków. Jest ta formułka, którą tam wszyscy wykrzykują. Sprawdź ten lek, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, bo może być szkodliwy. Wydawało się, że no piękna formuła, prawda, że tak dbają nas o to, że to w ogóle powinniśmy się skonsultować z lekarzem i farmaceutą. Ale jakie to są konsekwencje? No jeżeli tym lekiem się zatrujesz i pójdziesz do nich po to, żeby zawalczyć się o odszkodowanie, to mi powiedzą, nie skonsultowałaś pani z lekarzem albo z farmaceutą. Proszę udowodnić, że pani się skonsultowała. No tu nas robią jeszcze dodatkowo, czynią nas winnym tego, że się zatrujemy.
czyli ta pedagogika winy, która jest w różnych obszarach, jest w ogóle powszechnie stosowana. I tutaj w tej reklamie właśnie również. No oczywiście ten pieniądz, bo po co oni to robią? No po to, żeby nas zniewolić oczywiście i po to, żeby przejąć władzę. Oczywiście po to jest ten pieniądz, żeby przejąć naszą własność. To, co opowiadałem o tym właśnie twoim hotelu, żebyś ty się napracował, a oni to przejęli. Ja kiedyś opowiadałem o takiej, bo oczywiście śledziłem to również w systemach bankowych, bo niby pewnie, a teraz zresztą przy środkach unijnych, bo mówią tak, no weź dotację, masz fajny projekt, to weź dotację. To jest pułapka. Jeżeli jest fajny projekt, to oczywiście oni proszą, żeby ten projekt opisać. Cała jest papierologia, prawda, jaki on jest. Jeżeli jest naprawdę bardzo fajny, to patrzą, a jest prosty do zrobienia, nie. To sorry, nie damy dotacji. Nie damy. Dokładnie to się dzieje w procesie udzielania kredytów. Przecież mówią, pokaż biznesplan, pokaż co. Ale bardziej wyrafinowane jest, kiedy projekt jest trudny. Wymaga inteligentnego człowieka, który mnóstwo pracy w to położył intelektualnie, jest na przykład to jest skomplikowane. Ty masz know-how taki, który jest niezbędny również, żeby się tu połączyć i potrzeba jest 4 osoby, które naprawdę potrafią to zrobić. No i one dostają na to kredyt. Robią to i zaczyna to już działać, zaczyna być samogra, bo już jest zrobiona ta najtrudniejsza część. No i wtedy właśnie zachodzi ten drugi moment, kiedy się właśnie wypowiada kredyt albo napuszcza się urząd skarbowy na to, żeby zablokował wam wszystkie konta, bo jest jakiś donos, prawda, że wy coś tam żeście zrobili. No 10 lat w sądzie się tego, nawet możecie wygrać jakieś tam nędzne odszkodowania, ale firmy już nie macie. Ona już dawno jest gdzie indziej, jest przejęta. Po to te wszystkie rzeczy są robione. Nawet teraz jechałem mieszkam u takiej pani, która bardzo mocno się angażuje tam w Watachy i właśnie jest taka bardzo świadoma, no i właśnie tam opowiada o tych kwestiach, że wokół jej domu są remonty wszędzie, że położą asfalt, to go zrywają, żeby założyć kanalizację, że to w ogóle nie ma żadnego sensu ani logiki. I mówię, no logika jest, no to już nie ma takich idiotów. Przecież my jak kładziemy podłogę u siebie w domu, no to nie zrywamy ją, żeby położyć potem rury. No, wiesz, tak proste jak konstrukcja tepa. No my w domu nie, ale jeżeli chce się okraść państwo, wziąć 2 razy za to samo, prawda, i mieć zlecenie na pierwsze, na drugie, położyć jeszcze gorszy asfalt, żeby za trzy lata znowuż wziąć udział w tym tak zwanym przetargu i znowu położyć asfalt, to zaczyna być właśnie to postarzenie produktu, to zaczyna być po prostu dobry interes. No jeżeli ktoś wam by powiedział, że do końca życia macie zlecenie od państwa, że nie wiem, produkujecie coś i macie utrzymanie do końca życia, no to byście to produkowali. Tak samo jak jest właśnie z tym przemysłem farmaceutycznym, że chory klient to dobry klient. No, go trzeba jednym zaleczać, drugim truć, no, żeby go można było cały czas mieć do dyspozycji. No, stąd się urodziły te potęgi. Ale oczywiście to nie ma nic wspólnego z prawdziwą gospodarką, z wolnym rynkiem, a już na pewno nie ma nic wspólnego z etyką. I tej etyki nie ma ani w ekonomii, ani w finansach, ani w gospodarce, ani w polityce. I ten pieniądz, który właśnie my proponujemy, nazwaliśmy etykońsami, czyli od etyki, że muszą zawierać etykę, nie mogą być właśnie oprocentowanym długiem, nie mogą być lichwą, nie mogą być, tylko muszą być środkiem transakcyjnym i miernikiem wartości, który służy społeczności. Etykońsy. Etykońsy to jest nasz termin stworzony w Instytucie. Etykonomia również to jest nowa ekonomia oparta na etyce i dobrotyka. Dobrotyka oparta na dobrze, że podstawowym... Też dzisiaj rozmawiałem z tą dziewczyną z tych Watach,
I kiedy właśnie tam narzekała na urzędnika, że to nie można załatwić, że to, że w ogóle jakieś pozwolenia, to mnóstwo papierologii itd. Ja mówię, że w tym nowym systemie podstawowym zadaniem, czy posła, czy urzędnika, jeżeli podejmie jakąkolwiek decyzję, czy to będzie uchwała Rady, czy to będzie rozporządzenie, czy to będzie ustawa, to pierwszą rzeczą, jaką ma wziąć pod uwagę, jak ona służy ludziom, jak służy poszczególnemu człowiekowi, jakie mu przynosi korzyści. Jeżeli nakłada na niego jakiekolwiek zobowiązania, to z jakiego ważnego powodu. To musi być w ustawie napisane na końcu, nie tak jak jest teraz. Jakie niesie koszty dla budżetu i czy jest zgodna z prawem unijnym. Te dwie rzeczy teraz w Sejmie muszą być przy każdej ustawie. Co mi obchodzi jakaś Unia? Liczy się dobro człowieka, dla którego te ustawy powstają, bo tylko to jest istotą rzeczy. Ja muszę tu się zapytać o tą etykonomię, bo jestem akurat w tej chwili nauczycielem. I wiadomo, że etykę wprowadzają. Są chyba wyznaczone, nie wiem, czy 3 miejsca, czy ośrodki, które będą kształcić tych nauczycieli etyki, bo jest ich za mało. Między innymi to jest chyba ta Ameryzyka coś, nie pamiętam, jeszcze jakieś dwa inne miejsca coś tam stworzyli. A tutaj jak usłyszałam etykonomia, a jest nie młodzież nie zna wartości, po pierwsze pieniądza, te dzieci. Dzieci myślą, że pieniądz bierze się ze ściany, ponieważ tata bierze z bankomatu. Ale to jest ciekawe połączenie, bo etykonomia, to czy nie zastanawialiście się, żeby, nie wiem, zrobić jakieś takie kursy biznesu od strony tej właśnie etykonomii? Oczywiście, że tak. W ogóle całe będziemy, książka na ten temat powstanie. Zachęcam do wejścia na stronę www.niss.org.pl lub na naszą stację Nawity, kanał NIS, kanał Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, NISS. I tam jest, te terminy są bardzo ładnie wytłumaczone. Wszystkie są pokazane, czym to jest. No właśnie, i to jest to, co mówiłem, żeby jeszcze nie nagrywać, ponieważ ten bunt ludzi, którzy chcą mieć normalną architekturę finansową, jest nie tylko u nas, chociaż my jesteśmy tym krajem, który najdalej poszedł. I naprawdę jesteśmy pod tym względem analizy tego systemu mocno zaawansowani. Natomiast właśnie powstaje taki międzynarodowy ruch, który się nazywa, będzie za chwilę o nim głośno, na razie jest to, nawet jest filmik, który jeszcze mam, który mogę wam potem pokazać. Króciutki, to taka reklama tego. The Finance Rebellion. Tam właśnie obowiązują hasła rebelia, czyli zbuntujmy się przeciwko temu systemowi, który nas zniewala, i zerwijmy kajdany. I budujmy nowy system. I powstaje społecznościowa giełda, właśnie na zasadzie głosowania, międzynarodowa, poza restrykcjami Unii Europejskiej, która się strasznie tego boi. W związku z tym to będzie poza jurysdykcją. I tam będą właśnie zakładane portfele dla tych walut suwerennych, społecznościowych. I my tam jesteśmy jako jedna z pierwszych, ponieważ tam pojechali nasi ludzie pomóc zakładać tego. To jest akurat w Dubaju, ale tam i przez Kambodżę musieli też przyjechać, bo paradoksalnie właśnie w niektórych miejscach, tak powiem, łatwiej to można było zrobić. Tam jest to otwarte właśnie na, znaczy tam dają część serwerów, które są, no nie chcę opowiadać właśnie o tych szczegółach, bo nie chcę, żeby oni nam to rozwalili. To jest kotwiczone naprawdę w różnych miejscach na świecie. Tak, żeby społeczność, nie, w Chinach nie, w Chinach tego, to mogę powiedzieć, że w Chinach nie.
być może tak, w Singapurze byli tam i też jest. Chodzi o to, żeby to był rozproszony taki system, żeby nie można było atakując jedną ten zniszczyć. No, o dużym, no właśnie, właśnie tak. Ja bym, bo w Instytucie również zajmujemy geostrategią, nie tylko w kategoriach finansowych i w ogóle uważamy, że to co teraz w Polsce się robi i nie rozumie, jaką Polska może mieć rolę niezwykłą w Europie, może być gwarantem bezpieczeństwa europejskiego z racji właśnie swojego położenia rdzeniowego, głębi strategicznej właśnie, która jest po Ural i właśnie dla nas partnerem mogłyby być również Rosja, naszym partnerem do rozmów również Szwecja i Turcja. Również inaczej powinniśmy rozmawiać z Amerykanami, my powinniśmy być dla nich senior partnerem w kontekście tego. To zaraz o tym powiem, bo to jest kontekst właśnie amerykański. Bo Izrael, my prezentowaliśmy taką strategię, dlaczego Polska ma szczególną rolę i może odegrać szczególną rolę w historii właśnie z racji swojego położenia, z racji przecinających się szlaków tu przez Polskę, jedwabny szlak, ten wschód-zachód. Polska mogłaby być w ogóle takim kargiem dla Europy. Jak ja zajmowałem się giełdami, to w ogóle uważałem i do tej pory tak twierdzę, że w Polsce mogła powstać największa giełda europejska, dużo większa od Londynu, od tych giełd europejskich, które funkcjonują właśnie z racji tego, że może obsługiwać rynki wschodnie i zachodnie. Poza tym to była nasza polska racja stanu, dlatego że tam, gdzie się krzyżują interesy gospodarcze, takiego kraju się nie najeżdża, nie bombarduje się takiego kraju, no bo zbyt wiele do stracenia mają inni. I tutaj dodatkowo moglibyśmy, tak jak za czasów I Rzeczpospolitej, zbudować silne gwarancje bezpieczeństwa oparte na silnej armii defensywnej. Bezpieczeństwo i w ogóle infrastrukturę buduje się zawsze z dwóch powodów: militarnych i gospodarczych, to znaczy drogi, koleje, różnego rodzaju tego typu przedsięwzięcia, one są determinowane tym. U nas na stronie jest artykuł profesora Śliwińskiego, który robi taką pogłębioną egzegezę, dlaczego właśnie my powinniśmy być tym głównym elementem tego bezpieczeństwa europejskiego. No przede wszystkim dlatego, że nie mamy, tak jak mamy gen wolności, to nie mamy genu imperialnego. Taki gen imperialny jest, mają Niemcy, Francuzi, Anglicy i tak dalej. Nie chcę tego wątku rozwijać, ci, którzy się trochę interesują, którzy wiedzą, jak to jest. No, my byliśmy jedynym imperium w historii, tak, ale więcej, o, bez kolonii to bardzo dobre. Zresztą za to kochają nas Chiny i w ogóle moglibyśmy, tam u nich mamy naprawdę, jesteśmy cenieni. Ale byliśmy jedynym imperium w historii cywilizacji nam znanej, które rozrastało się jak pierwsza Rzeczpospolita nie przez odbój, tylko przez to, że nas chciało się przyłączyć. Dlatego, że mieliśmy znakomite prawa, wolności religijne, nie prześladowaliśmy. W XVI wieku mieliśmy kilkanaście procent uprawnionych do głosowania ludzi, gdzie w Wielkiej Brytanii czy w Anglii w XIX było to 2%. Więc tutaj my mamy szczególne predyspozycje, tak jak mówię, my nie będziemy tak jak Niemcy tworzyć jakąś czwartą Rzeszę, tylko właśnie zadbamy o bezpieczeństwo europejskie, bo mamy taką naturę, Polacy są pod tym względem wyjątkowi. No nie mogą być to Niemcy, no bo właśnie widzicie, co robią. I rola Amerykanów właśnie jest taka, że po pierwsze powinna nas wesprzeć w roszczeniach
wobec Niemiec dotyczących właśnie II wojny światowej, co osłabi Niemcy, ale nie Niemcy, dobrze, bo my ich nie skrzywdzimy z racji naszej natury, ale osłabimy, a wzmocnimy nas. I wreszcie rola Stanów Zjednoczonych powinna być taka, że powinni Izraelowi powiedzieć, że odczepcie się, zajmijcie się swoimi sprawami. Natomiast... Tak, tak, no sekund, ale zaraz powiem, bo też rozmowy z nimi były na ten temat, że wspieranie ich i tutaj ich ściąganie ma dla Amerykanów wady. Dlaczego dla Amerykanów ma wady? Bo Amerykanie swój interes mają nie w Europie teraz. Oni problem nie mają w Europie, oni mają problem na Pacyfiku. I oni całe siły, jeżeli chcą chociaż trochę zachować jeszcze swojej silnej pozycji, to powinni się skierować tam. I sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych największym nie jest Izrael, tylko Japonia. I tam powinni sytuować. Natomiast tutaj pozwolić nam właśnie zbudować to, co przed chwilą powiedziałem, czyli tą gwarancję bezpieczeństwa europejskiego Polskę. Taką wizję, że tutaj jest cargo Europy, mają również Żydzi. I oni by chętnie tu przyszli, nas wytruli tego i tutaj się obsadzili albo nas prowadzili do roli niewolników. Ale ja Amerykanom mówię, słuchajcie, widzieliście, co się działo przez 100 lat zaborów. Będzie powstanie za powstaniem, to nie będzie stabilny region. Jeżeli tu wejdą Żydzi i będą właśnie realizowali nawet ten projekt, o którym powiedziałem, czyli gwarancja bezpieczeństwa, usytuowanie Polski jako właśnie gwaranta bezpieczeństwa, ale pod rządami Żydów, to będzie co chwila powstanie. To nie będzie stabilny region. Więc... Ja tylko chciałabym wrzucić się na jedno zdanie, bo akurat dużo tematów, które tutaj poruszamy, pojawiło się w moich rozmowach z różnymi ludźmi. I tutaj za obecnością Żydów było to, że przynajmniej jak oni tutaj byli, to powstawały fabryki, na przykład Łódź, gdzie były miejsca pracy, gdzie wysyłaliśmy towary, że byliśmy potęgą włókienniczą i tak dalej. Już mogę na to powiedzieć. Okay. Nie, potęgę włókienniczą, czyli tą prawdziwą pracę stworzyli Polacy. Natomiast Żydzi, to moje jeszcze opowiem, jak to było w pierwszej Rzeczypospolitej. My byliśmy tak otwarci na różne narody, że właśnie zapraszaliśmy również do nas różne nacje i nawet dawaliśmy ziemię. Żydom również były proponowane ziemia, żeby mogli zarabiać pracując na ziemi. Oni mówili, nie, my nie będziemy pracować na ziemi. Nas interesuje tylko handel i pieniądze, i emisja pieniędzy. I to, co się wydarzyło w Łodzi, to było właśnie sprzedawanie tego. Natomiast cała kwestia, zwróćcie uwagę, nawet w ziemi obiecanej, no inżynierem jest Polak, prawda? Nie Żyd. Żyd się zajmuje pozyskaniem pieniądza. On nic nie umie, on nie potrafi go zbudować. Budowniczym jest Niemiec, który tam, tego zwróćcie uwagę, tam to nawet ładnie jest pokazane, kto jest kim. Oni zawsze wykorzystują właśnie tą umiejętność, tą inteligencję, tą umiejętność pracy innych, właśnie, ale oni zajmują się tylko pieniądzem. Więc... Nie mogę jednak na to się zgodzić, bo jak porównywałam życiorysy, patrzyłam, kto dostaje Nagrodę Nobla, to narodowością taką bym tutaj uprzywilejowano, to są akurat obywatele pochodzenia żydowskiego. Natomiast też akurat mam, no kiedyś, oczywiście codziennie, takiego przyjaciela, który nie do końca jest Żydem, ponieważ matka nie była Żydem, ale ojciec, no to oni tam między sobą i tak mają swoje, to wiadomo. Ale oni naprawdę nie można powiedzieć handel, on użył się handel akurat tam. I on był wyjątkowo fizyk, po prostu otwarta głowa na wiele... Wśród Żydów oczywiście są takie, że są Żydzi, są bardzo podzieleni. I tych, o których ja mówię,
To jest ta racja, którą właśnie ci tacy prawdziwie ortodoksyjni Żydzi nienawidzą w sposób wyjątkowy tych tak zwanych sionistów. Natomiast to nagrody Nobla. To jest właśnie kształtowanie fałszywych autorytetów. Oczywiście Nagroda Nobla na przykład w ekonomii nie jest Nagrodą Nobla, tylko imienia Alfreda Nobla, w ogóle wymyślona prawem kaduka i nadawana przez bank. No więc jeżeli bank daje komuś za wyjątkowe osiągnięcia ekonomiczne, bo to gra właśnie z tym systemem, to tak się robi Nagrody Nobla. No. O ekonomicznych, matematyka, fizyka, biologia, literatura. Ja to sprawdzałam. No literatura, no to mamy ostatniego Nobla dla tej, która napisała mnóstwo książek szkalujących Polaków, no i dostała Nagrodę Nobla. Więc ja bym się nie patował takimi nagrodami Nobla, nawet gdyśmy w instytucie zastanawiali się, czy nie powołać takiego antynobla, albo też sobie wymyślić, że my będziemy teraz mówić, że ktoś jest fajny. Zwróćcie uwagę, że wśród Polaków, którzy robili naprawdę wyjątkowe rzeczy, to albo przejmowano te ich przedsięwzięcia, już na pewno nie dostawali Nagrody Nobla. Więc jakby nie mitologizowałbym tej nagrody, bo ona niestety też służy systemowi. No. Całe środowisko naukowe się w ogóle sprostytuowały. No, ale patent jest jedną z gorszych rzeczy, jaka w ogóle funkcjonuje w gospodarce. No jakim prawem ktoś, kto został wykształcony tutaj, podjął ten, nagle sobie uzurpuje, że patentuje jakąś rzecz i inni nie mogą z tego korzystać. To jest pewne dobro wspólne. Właśnie odsyłam też na stronę, kiedy my czynimy rozważania na temat dobra wspólnego. Czym ono tak naprawdę jest? Ono właśnie w tej dobrotyce i etykonomii właśnie wychodzi. Cała właśnie rzesza patentów, które są... No ostatnio podałem taki przykład, kiedy do mnie wysłano SMS-a przed marszem niepodległości w Katowicach. Czy bym się nie dołożył do zrzutki na dziecko, które ma zanik mięśniowy i że lek kosztuje 8 milionów złotych. A wiecie, dlaczego kosztuje 8 milionów złotych? Co tam jest największym kosztem? 90% to jest patent. No z jakiego? Jakiej racji? Z jakiej racji? Gdyby to były badania kliniczne, gdyby tam był jakiś preparat, który, no nie wiem, trzeba do Amazonii całą wyprawę zrobić, prawda, żeby, nie wiem, znaleźć ten kwiat paproci, który tam, prawda, do tego... Nie, no to jest coś obrzydliwego, to co się dzieje. Dlatego zacząłem nasze spotkanie od tego, żeby właśnie zapomnieć o tych takich rzeczach, które nam tutaj właśnie wpajają, właśnie, że tutaj... Tu jest taki autorytet, tutaj właśnie tu jest Nagroda Nobla, tutaj jest jakieś, nie wiem, filmy, które otrzymują pierwszą nagrodę w Cannes, prawda, bo akurat opisują jakąś nieprawdziwą historię, ale gloryfikują Niemców czy Żydów. No. Tu naprawdę, no szczególnie, że ten pieniądz, bo to robi ten pieniądz, no, dlaczego świat nauki teraz się tak właśnie sprostytuował, biorąc granty, prawda? Już teraz się nie dochodzi do prawdy, tylko jest konsensus naukowy. Tak, i na przykład kwestia tego ocieplenia, to nie jest prawda naukowa, tylko doszli do konsensusu naukowego. No właśnie kupieni tymi środkami. Więc dlaczego też o tym tak mówię, że ten pieniądz, który my właśnie chcemy stworzyć właśnie na takich niezależnych zasadach, on spowoduje, i odsyłam też do takiego filmiku, który jest u nas na stronie internetowej. Jak się wpisze hit, wystarczy wpisać hit. To się przez samochód. Tak, hit. Tak, i hit. Jest właśnie pokazany, jak funkcjonował pieniądz w takim miasteczku Wergl. Jakim? Wergl w Austrii. W Austrii, gdzie burmistrz w pewnym momencie była sytuacja, że zbankrutowała, był kryzys. Lat 30. zbankrutowała kopalnia, która, no, gdzie zatrudnienie było właściwie 100% tej ludności tam. No i bezrobocie 100%. No i on sięgnął po taką książkę
Wegela, nie pamiętam jak będzie w tym filmie, bo nie pamiętam jak on się nazywał na imię. Nisu, tak. Kliknąć w wyszukiwarkę hit i który będzie pieniądz, prawdziwa historia o pieniądz. Nie, ale niżej, będzie niżej taki o pieniądzu. Czyli, nie, jeszcze niżej taki film będzie. No, walka lokalna, tak. Waluta lokalna, tak. Prawdziwa historia. I 100% zobaczy, właśnie sięgnął po tą teorię właśnie pieniądza samorządnego i wyemitował pieniądz, który się nazywał właśnie Wergel Schilling. Dał ten wyemitowany pieniądz dał temu pracodawcy. Pracodawca zapłacił zaległe wynagrodzenie. Ci poszli do natarku pilot rolników i ta waluta zaczęła funkcjonować. Ona rotowała właśnie około 12-krotnie miesięcznie. Po 3 miesiącach nie było, zlikwidowano całkowicie bezrobocie, zastymulowano rynek ten zewnętrzny właśnie rolny, wybudowano skocznię narciarską, która do tej pory istnieje w tym Wergel, zbudowano szkołę, szpital, drogi. I zaczęto się w sposób niezwykle rozwijać. No i ale jak system zobaczył i inne gminy zobaczyły, że tak może być, chcieli wprowadzić też u siebie taki pieniądz. Szczególnie, że wydarzyło się tam, warto zwrócić uwagę, tam w pewnym momencie skarbnik przychodzi do burmistrza i mówi, słuchaj, ktoś nam fałszuje pieniądze, bo oni pozwolili w tym pieniądze również płacić podatki samorządowe. Dostaliśmy więcej pieniędzy z tytułu podatków, niż żeśmy wyemitowali pieniądze. I tutaj zafunkcjonował tak zwany efekt mnożnikowy. Ze względu na to, że gmina jak dostawała z podatków pieniądze, od razu nie inwestowała właśnie w owe mosty, w owe skocznie narciarskie, w drogi, no to z powrotem ten pieniądz wracał, prawda, i z powrotem kursował w gospodarce i również podatki z tego dodatkowego pieniądza, który już wrócił, były płacone. No i ten skarbnik nie mógł uwierzyć, że tak się to wydarzyło, ale właśnie tak działa czarodziejsko ten pieniądz. Im szybciej rotuje, tym właśnie przynosi więcej tego typu korzyści. Mogę wam podać jeszcze jeden przykład, którego tutaj nie ma i on nie jest opisywany ze względu na pewną dwuznaczność, o tak bym powiedział. Otóż, jak z historii pamiętacie, Republika Weimarska przed dojściem Hitlera do władzy była obszarem nędzy i rozpaczy. Bieda taka, że nie wiem, jeszcze restrykcje nałożone po I wojnie światowej, więc w ogóle nie można było ani przemysł ciężki, ani tym bardziej zbrojeniów. I co zrobili ekonomiści związani właśnie z Hitlerem, stąd jest ta niezręczność. Otóż właśnie wydali taki, nazywało się to bon zatrudnieniowy, a nie, w literaturze przedmioty o tym się mówi weksel MEFO. Właśnie był takim pieniądzem pozabudżetowym, takim społecznościowym. Co to miało jakie to miało dla Niemców znaczenie? No po pierwsze, on nie był widoczny w budżecie, więc te wszystkie międzynarodowe organizacje, które kontrolowały, na co Niemcy wydają pieniądze, tego pieniądza, który chodził poza systemem, nie widziało. A spowodowało to, że tym pieniądzem został sfinansowany przemysł ciężki, zbrojenia i gospodarka. I w ciągu 6 lat, pokazuję wam magię tego pieniądza, w ciągu 6 lat z tej Republiki Weimarskiej, która wiadomo jak funkcjonowała, Niemcy stały się potęgą militarną i potęgą gospodarczą. Tak działa ten pieniądz. Jakbyśmy wprowadzili taki pieniądz lokalny, jak duża musi być społeczność, żeby on był jak najbardziej ergonomiczny? Genialne pytanie. Znaczy, nie, powiedziałem genialne, bo to naprawdę ważne, ale ja je też zadałem, kiedy zaczynałem rozmawiać z ludźmi, z informatykami, takimi, bo żeby taką walutę zrobić, no to ponieważ nie można jej zrobić tak papierowo, bo to jest karalne i nie może być to papier, trzeba zrobić portfele, więc właśnie takie pytanie zadałem, powiedziałem, słuchajcie, kiedy to
zacznie, tak powiem, przynosić jakieś korzyści dla społeczności, kiedy to zacznie dobrze funkcjonować. No i co odpowiedzieli, im większa społeczność, tym lepiej. No ale zacząłem drążyć, a podaliśmy jakiś przykład. I wtedy zaczęliśmy się przyglądać właśnie na skalę międzynarodową i otóż powstała taka waluta i to jest dobrze opisany przykład, nazywała się waluta piór. No, piór czysta, od czysta, piór. Wymyślili to Niemcy, ale taka grupa takich właśnie wolnych ludzi, którzy właśnie, no takich prawie hipisów, no rozumiecie, taka no, no wolność tego. I ta grupa liczyła tylko 3000 ludzi. I te 3000 ludzi, wprawdzie oni nie zrobili to tak jak my chcemy, czyli żeby zyski z tej emisji spływały tylko do społeczności, a nie do emitentów. My chcemy być tylko preemitentem i natychmiast właśnie po to jest ten sejmik, po to jest ten parlament, żeby natychmiast to oddać ludziom. My możemy być w jakimś rodzaju takiej rady polityki pieniężnej, sugerować ludziom, dlaczego na przykład trzeba dodatkową emisję, tłumaczyć i niech potem głosują, prawda, że czy należy zwiększyć tą pulę, czy co zrobić z tym zyskiem, który został wygenerowany. Bo na przykład w Polsce przy debacie budżetowej po pierwsze powinien być bilans otwarcia, czyli jaki mamy majątek i co roku w debacie budżetowej rząd nas powinien informować, czy ten majątek wzrósł, czy zmalał. Jeżeli zmalał, to z jakiego ważnego powodu. Jeżeli wzrósł, no to co zrobimy z tą nadwyżką? Czy właśnie referendum jest, czy właśnie w służbę zdrowia, czy na przykład szkolnictwo, jest cała debata, jest jedna strona, druga, prawda, spierają się eksperci, no i na koniec jest referendum, co z tą nadwyżką zrobić. Ale skupiłem wątek teraz, bo mówiłem to w kontekście... Mówiliśmy o walucie. Aha, właśnie. Tak, waluta piór. No i waluta piór polega na tym, że tam było no, kilkanaście osób się, tak powiem, na to złożyło i produkowali, mieli niesłychaną rentowność tego przedsięwzięcia, pozarabiali po parę milionów dolarów, no, ale oczywiście pokłócili, no bo 16 tam zaczęli, podzielili potem, tak zwany zespredowali tą walutę, podzielili na dwie części, no i to zakończyło się no, takim połowicznym sukcesem, no tak bym nazwał. Natomiast tu jak się uspołecznia, każdy będzie wiedział, że ma z tego korzyści. To, co my rozpatrujemy na przykład własnością wspólną, każdemu własność wspólna kojarzy się tak jak w socjalizmie. Jak ktoś jest wspólne, to znaczy niczyje. No, kto ma się opiekować tą? Prawda, no nie wiem, mamy sad, prawda, jest naszą własnością wspólną, no to ale kto będzie się nią opiekował? No więc właśnie uzależnienie tego, że opiekujesz się tą własnością wspólną, to im więcej się opiekujesz, tym z tej własności wspólnej, zysków, które wynikają z tego, należy się tobie, bo bardziej się angażujesz. No bo ktoś może się angażować mniej, no na przykład jemu wystarczy, nie wiem, jak będzie miał 3000 i sobie z tego będzie żył, a ktoś będzie chciał, ma ambicje, nie wiem, ma jakąś pasję, którą będzie chciał sobie zrealizować i będzie chciał bardziej się angażować. Bo jeszcze oczywiście my uważamy, że korzyści wynikające właśnie z emisji pieniądza i ze złóż, teraz przeszedłem na ten szczebel państwowy, powinny być dzielone między obywateli i powinna być tak zwana dywidenda narodowa, ale bezwarunkowo, bo wynika to z tego, każdy obywatel, bo jest Narodowy Bank Polski, który obecnie no nie jest narodowy, no bo naród ma się nijak do tego banku, nie jest bankiem, bo nie pełni funkcji bankowych, bo ów naród nie może założyć sobie konta w Narodowym Banku Polskim. No i są wątpliwości, czy do końca jest Polski. No jeżeli ma być Narodowy Bank Polski, to tak. Każdy obywatel powinien mieć akcję Narodowego Banku Polskiego, który go będzie właśnie upoważniało do dywidendy narodowej, ponieważ to Narodowy Bank Polski będzie co roku wyliczał, ile, na ile gospodarka nasza się rozwinęła, na ile przybyło, że tak powiem, dóbr i na ile żeśmy się wzbogacili, ile idzie właśnie na te dobra wspólne, na, nie wiem, na
służbę zdrowia, na edukację, na ewentualne wojsko tego, a reszta jest właśnie pośród obywateli rozprowadzana, bo jest najprostsza zasada, że największym bogactwem, o tym na każdym spotkaniu mówię, największym bogactwem każdego państwa jest jego mieszkaniec, który jest dobrze wykształcony, który jest zdrowy, który jest bogaty i który jest wolny. Takie państwo jest silne. Im bogatszy obywatel, tym bogatsze państwo. To jest teraz kompletnie teraz odwrócone. Jakaś wąska grupa się bogaci, a my niewolnikami. I naprawdę to jest stymulujące. Ludzie wtedy będą chcieli pracować, nie będą patrzyli na siebie wilkiem. Ja pamiętam w Solidarności, jak ten 80. rok, jedna charakterystyczna rzecz, jaką pamiętam, no bo oczywiście to było to przejście z tego szarego, obrzydliwego socjalizmu, gdzie była szarość, ocet tylko na półkach, w ogóle taka absolutna szarość. Jak wybuchła Solidarność, nagle ludzie zaczęli się do siebie uśmiechać, wzajemnie sobie pomagać, wzajemnie się integrować. A co ten system przez te 30 lat zrobił? Znowu nas zatomizował, znowu się nienawidzimy, znowu mamy, nie możemy nawiązać relacji, znowu ze sobą nie rozmawiamy, żeby się właśnie poinformować. Każdy myśli, no ty na pewno jesteś covidianem, prawda? Póki cię nie poznam, prawda? Bo na ulicy to myślę, prawda? Więc ten system to działa. Natomiast w momencie, kiedy właśnie nie pieniądz będzie tym bożkiem, bo każdy będzie miał pieniądz, tylko wyróżniać go będzie spośród innych tym, że nie wiem, zajmuje się wynalazczością, że jest niesłychanie kreatywny w czymś, nie wiem, że przywraca ekologiczność ziemi, że właśnie jest dobrze wykształcony i jak rozwija swoje talenty. To go będzie sytuowało jakby w hierarchii społecznej, że to jest ktoś, a nie to ile ma kasy. Prawda? Bo teraz z łańcuchem i półgłówek ma kasę, no i w ogóle uważa, że jest królem. Prawda? Nie, właśnie to kim jesteś, bardziej być niż mieć. Ja już ten uśmiech już czytam, bo takie pytanie, ale gościu, przecież to utopia. Ja wtedy na to odpowiadam. Wczorajszym rozmowa w pociągach, zamiast spać albo robić coś, to dyskutowałam i przed powrót mój, bo zrobiłam 1000 km w 8 godzin, to właśnie miałam coś takiego, że facet powiedział do mnie tak, bo ja byłam oczywiście tam wiadomo, i on mówi, czy pani jeździ za granicę? Ja mówię, no jeździłam przedtem, teraz się na razie czekam, bo ja pokonuję 1000 km, bo jestem kierowcą. I też coś tam nie chciałam, nie wiadomo co, ale wybrałam, że muszę, bo ja chcę pracować czy coś. Ja mówię, wie pan wybór, bardziej być albo mieć. Dokładnie. No i ryzykuję jeszcze życie, prawda? Tak, tak. Niedawno moja koleżanka właśnie musiała jechać za granicę, tam chciała naprawić pewne relacje rodzinne, no takich. Ten długo się wahała, bo dosyć świadoma wiedziała ten i w końcu zdecydowała się na to. I moja rozmowa była, no słuchaj, no ryzykujesz życiem na to, żeby pojechać na 2 tygodnie. No. Ale wracam do tego, co zwykle mówią, że to utopia, że właśnie to ja zawsze mówię, słuchajcie, jeżeli wejdziemy na tą drogę w kierunku tego celu, który wydaje się utopijny. I będziemy szli w tym kierunku, to jesteśmy na dobrej drodze czy na złej. Jeżeli nam się uda dojść do połowy nawet, to już jest dobrze, prawda? Więc jak zapewnić bezpieczeństwo tej waluty? W sensie, no, mamy też trochę kryptowalut różnych, które poupadały, ludzie tam potracili pieniądze i tak dalej. Stały zatem pewnie jakieś dziwne organizacje, być może nawet i terrorystyczne, międzynarodowych takich walut, kryptowalut. I teraz jak spowodować, żeby waluta, ta, która by się pojawiła u nas, miała jakieś umocowanie w bezpieczeństwie i transparentności i w związku z tym mogłaby rzeszę ze sobą pociągnąć. To jest bardzo ważne dla ludzi. Tak, to bardzo ważne pytanie i są dwa rodzaje bezpieczeństwa, o których my mówimy. Pierwsze to właśnie to, na którym żeśmy, bo ja oczywiście, znaczy interes, to nie było naiwny ruch, ja chciałem spróbować to zrobić w Polsce,
na tym nieprzyjaznym polu. No i oczywiście stało się tak, że poza formalnie, ponieważ myśmy to przygotowali w taki sposób, że tego formalnie nie można było zaatakować, bo nie było czego. W związku z tym zastosowano nieformalne zabiegi i tam, gdzie te portfele były usadowione, po prostu uniemożliwiono transakcje. No i w związku z tym walono to w kosmos. W związku z tym przenieśliśmy to właśnie ze względów bezpieczeństwa tam, gdzie takie rzeczy nie będą możliwe, gdzie jeżeli by coś takiego zrobili, to jakby z pozycji Polski, no to mają do czynienia z bardzo poważnym konfliktem międzynarodowym, ponieważ tam są właśnie zaangażowanych mnóstwo różnego rodzaju przedsięwzięć z całego świata, więc tego rodzaju, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo portfeli, tym się właśnie zajmujemy i szczegóły ujawnimy właśnie po 10, jak to już zacznie funkcjonować, że portfele same będą bezpieczne. Drugim gwarantem bezpieczeństwa to nawet sam szacunek, jakby ktoś uważał mnie za człowieka kryształowego, prawda, i ten mój cały instytut, i ludzie, którzy tam pracują, ci wszyscy informatycy, analitycy, którzy tam są, że są w ogóle aniołami, to my uważamy, że jak najszybciej trzeba to uspołecznić. To znaczy, mówię, my jesteśmy preemitentem i jak najszybciej to właśnie dać do organizacji takiej, która właśnie się teraz rodzi, czy to będą właśnie sejmiki, czy to będzie ten e-parlament, żeby właśnie decyzje i jakby własność tego projektu przeszła na społeczność. To jest również z punktu widzenia jakby taktycznego również bezpieczne, no bo nas można odstrzelić, nas można, że tak powiem, no nie wiem, zamknąć, prawda, no i nie może z tego powodu się zawalić cały ten system. A jak będzie to właśnie rozproszone na wielu, to oni są wtedy bezradni. Szczególnie, że tego nie powiedziałem na samym początku, że ten system i ten zły ich system ma jedną piętę achillesową. Tą piętą achillesową jesteśmy my, ponieważ bez nas on nie może funkcjonować. Powiedziałem, że 90% pieniądza jest tworzony w procesie udzielania kredytów. No komu? No nam. Jeżeli my gremialnie odmówimy, powiemy, nie weźmiemy tego pieniądza, przetrzymamy ich chociaż chwilę. Systemu, żeby się ten system zawalił, wystarczy wyjąć 3-4% pieniądza. Tylko, tak, wystarczy i leży. Dlatego ja tu nie opowiadałem jeszcze o tym właśnie, że oni nie mają pieniędzy w banku i nie są zabezpieczeni. Jeżeli wyciągniemy gotówkę, to oni w ogóle leżą. Oni muszą się posługiwać Narodowym Bankiem Polskim, który służył dla nich jako bankomat, prawda, żeby można to zaspokoić. Tylko że my próbowaliśmy taką akcję zrobić i być może do tej akcji wrócimy, ale warto być przygotowanym, bo jak on się nam zawali na głowę ten system, no to też nie jest niedobre. No właśnie nam chodzi o to, żeby jak najszybciej ludzie dostali już ten pieniądz, już mieli ten pieniądz, jak się to zawali, to dobra, to mamy, nie wiem, Huzara, mamy Navicoina, mamy, nie wiem, tutaj młody proponował, żeby nazwać to krakowska korona, na przykład gdyby to dotyczyło sejmiku krakowskiego, to już nazwę można sobie wybrać, jaką kto chce. Jaką kto chce. Żeby ludzie już mieli tą alternatywę i dlatego przygotowaliśmy ten ekonomiczny akt konstytucyjny, jako akt konstytucyjny, który trzeba wprowadzić wtedy natychmiast, bo on natychmiast porządkuje. Po pierwsze, zaczęlibyśmy od tej deregulacji, czyli te właśnie rzeczy, które są wbrew interesowi nas, powinny nastąpić. W Stanach Zjednoczonych, kiedy Stany Zjednoczone były tworzone, zanim jeszcze powstała konstytucja, wiecie, jak oni się ze sobą funkcjonowali, na jakiej zasadzie? Nie, na jednej kartce, tak jak ten nasz akt ustawy, chyba była pół kartki, zresztą nie wyleciałem teraz z głowy, ale Polak ją napisał. I to były zasady, no tak jak na dekalogu można byłoby, że tak powiem, przez parę miesięcy jechać, wystarczy nie szkodzić, nie zabijać, nie ten, i już jest okej. Okay. Natomiast prowadzenie tego systemu tak, żeby on przeszedł przez miękko, żebyśmy już mieli struktury, stąd to robi Janusz,
że właśnie pewne struktury w miastach, jako sejmiki, właśnie tam, gdzie będzie można powiedzieć, słuchajcie, no trzeba ten samorząd teraz wziąć, no teraz trzeba tutaj zacząć się poważnie nad tym pochylać. Stąd właśnie te komisje, żeby zdefiniowały najważniejsze problemy, że jak już się wejdzie do tego, to już wiadomo, co najpierw trzeba zrobić, prawda? Żeby się do tego przygotować, żeby jak ten system legnie, żeby go zastąpić już dobrze funkcjonującymi mechanizmami przećwiczonymi, żeby przegłosować pewne rzeczy, już mieć gotowe opracowania. Stąd robimy też ten Davos, żeby właśnie pokazać, że funkcjonują już pewne dokumenty, które porządkują. Antydavos robimy, bo oni chcą rozmawiać o przywództwie tam. Davos, a my chcemy pokazać, że właśnie te rzeczy mogą być już przygotowane i właśnie... Dokładnie tak, oddolnie, bo to, co próbowano nam wmówić, ja nieraz na spotkaniach odwołuję się do teorii Menody Leibnica, bo to warto nad tym się też pochylić, który w ogóle twierdzi, że w każdym człowieku, szczególnie, że my jesteśmy w ogóle stworzeni z pierwiastków całego wszechświata, istnieje wiedza o nas samych, o świecie, o wszechświecie, mamy tą wiedzę kompletną. Tylko że chodzi o to, żebyśmy mogli pootwierać tę wiedzę, otworzyć się. I system robi wszystko tak, żeby nam nie pozwolić się rozwinąć i otworzyć, żebyśmy my musieli mówić, że no, my sami nie potrafimy rozwiązać problemu. Czyli ta zasada subsydiarności, na której się powoływał nawet Jan Paweł II, że nie funkcjonuje, że musi być jakaś góra, która nam powie, jak ma rozwiązać nasze problemy. Ale jeżeli damy naszą wolność i pozwolimy, żeby ona rozwiązała nam nasze problemy, to ona rozwiąza w swoim interesie, a nie w naszym. Więc właśnie ten indywidualizm, do którego możemy sięgnąć i właśnie pokazać, że my na zasadach tej organizacji turkusowej, że każdy jest liderem swojego życia, jeżeli chce wspomóc, to się zwraca do kogoś innego, wspomóż mnie, prawda? Zresztą nawet to są odwołania w Biblii. No, Chrystus mówił, że jak się zbierze dwóch, to ja jestem wśród nich, bo następuje ta synergia, to właśnie ta synergia, to jest ten Chrystus. Jak już jest trzech, no to już jest... Tutaj 2 godziny. To jest bardzo potrzebne, to co mówisz, bo to generalnie konstytuuje to, jak powinniśmy już funkcjonować, tak, jako wolni ludzie. Teraz jak to zrobić i pokazać ludziom w 10-15 minut, to co powiedziałeś. Trzeba nad tym popracować mocno, bo to jest bardzo ważne, bo nie będziemy protestami wywalczać nas, nie będziemy tak jak szereg osób mówi, że pójdziemy przed Sejmem, będziemy biwakować pod Sejmem. To nie jest droga w ogóle, tak? Tak jak tutaj my tworzymy nasz Sejm i mówimy, to nie jest droga, my mamy tworzyć, tak? Więc teraz mamy zarazić ludzi tą ideą samowystarczalności, samorządności i samo jakiegoś takiego funkcjonowania własnego, tak? Uderzyłeś w szczerną sprawę, dlatego teraz między innymi też i młodzi, którzy tutaj między młodymi mi się z wami dużo łatwiej dogadać niż z młodym, bo tam te więzi komunikacyjne zostały absolutnie przerwane. Oni są nafutrowani taką wiedzą właśnie śmiecioną, chaosem informacyjnym i jeszcze uważam, że to, bo oni się urodzili w tym systemie i uważam, że to jest absolutna normalka. Że tu nie ma innego, że tutaj w ogóle, że co byś się kopał z koniem, że to globalizm, to trzeba iść w tym kierunku, przecież no, nie ma innego wyjścia, bo nie ma innego świata, nie jest inny świat, na to się trzeba otworzyć. Natomiast rzeczywiście pracujemy nad czymś takim, po to właśnie, to jest po, znaczy obrazkowy, będziemy przygotowywać, ja zresztą w instytucie już rozmawiałem na ten temat, jeszcze dopraszam ludzi, z innych organizacji jeszcze są autorzy takiej książki właśnie o pieniądzu, między innymi pan Górnik, którego będę chciał prosić, no właśnie o pieniądzu Górnik, znowu zapomniałem jego imienia, ja mam problem z pamięcią do imion. I tam jest to bardzo dobrze wytłumaczone, jest cała książka, natomiast rzeczywiście potrzebny jest taki
taki 15-minutowy, ja w ogóle tak chciałem tutaj 15-minutowy, myślałem, że mi przerwiecie, abyśmy różne wątki poruszali, żeście słuchali z uwagą, no to... Dla takich osób zainteresowanych głębiej rzeczywiście trzeba i dobrze poświęcić czas i dobrze, żebyśmy porozmawiali. Tak, tak, tak. To jest cenne bardzo, ale też potrzebne jest to gremium szersze, tak, żebyśmy się mogli o coś poprzeć, żeby to nie była taka grupa ideologów na stan kilku, bo i tak nie ugramy, żebyśmy przedstawili szerzej, a społeczeństwo, niestety większość ludzi no, nie wytrzyma więcej niż 15 minut. Masz absolutną rację i zbudowanie, są ten ostatni wątek był taki ważny, interesujący, że my jesteśmy zwolennikami, żeby u ludzi pobudzić jak najwięcej własnej inicjatywy, żeby właśnie to oni odkrywali te rzeczy. Będą się wtedy identyfikować z tym, jeżeli sami odkryją te rzeczy. My tylko jakby rzucam takie rzeczy, do których my żeśmy odchodzili, też my odkrywali to. I właśnie ta owa Italicji zawsze, jak żeśmy o jakimś temacie rozmawiali, ona mówi, no to jeszcze pokopcie głębiej. I miała rację. Jeszcze mam takie pytanie, bo mówimy tutaj o dwa rodzaje bezpieczeństwa i nie wyróżniało to jednak. Drugie to kiedy to wy jesteście, każdy z was ma fragment tego przedsięwzięcia i go broni. Prawda? A nie jest jakaś góra, która to jest, tego jest to po prostu uspołecznienie tego przedsięwzięcia. Że wy jesteście właścicielami tej waluty i wy decydujecie o emisji, kiedy, na co mają przeznaczenie, no taka prawdziwa samorządność. Z Januszem mam tego, bo Janusz absolutnie chciał taki pieniądz, tylko że on chce. Bo my chcemy od razu wprowadzić taki, który likwiduje, żeśmy tego nie omówili, ale to by trwało zbyt długo, tak zwane luki są, które, bo omówiłem tylko jedną z tych luk, lukę nabywczą. Bo ona jest największa, bo to jest 30%, ale jest jeszcze luka popytowa. To znaczy, są takie rezerwy produkcyjne, że bez zwiększania zatrudnienia mogłyby być uruchomione. I to się mniej więcej szacuje na poziomie 2-3%, ale właśnie ów pieniądz, który hamuje, czyli robi zatory płatnicze, powoduje, że przedsiębiorca nie może tego zrealizować, to właśnie do 2-3% są to moce niewykorzystane. No, na przykład takie miejsca w kinach, no nie wiem, fryzjer ma 3 klientów w ciągu dnia, no bo ludzie nie mają pieniędzy na fryzjera, ale cały czas siedzi tam, prawda? I to chętnie weźmie dodatkowych 3, ale za czy Navicoina, czy Huzara, czy walutę społecznościową Krakowa, prawda? No po to, że pójdzie do Tadeusza Rolnika i sobie kupi żywność. I te pieniądze, ty jak dostaniesz jako nauczycielka, no to co miałeś wydać na żywność, wydasz sobie na jakieś inne rzeczy pożyteczne dla ciebie, które chcesz, no nie wiem, kupisz sobie jakiś kurs, który cię interesuje i tak dalej, być miana. I jest jeszcze luka produkcyjna. Luka produkcyjna to jest taka, że na przykład można byłoby zrobić 4. zmianę, czyli dozatrudnić kogoś, jeżeli byłoby oczywiście, jeżeli się wpuści do gospodarki pieniądz, że ten zakład produkcyjny może o tą jeszcze 1/4 zwiększyć swoją produkcję, bo ma nabywcę. Tylko znowu nie ma pieniądza ten chętnik, żeby właśnie to kupić, więc w związku z tym drzemie w tym przedsiębiorstwie produkcyjnym jeszcze te 8 godzin 4. zmiany, prawda, którą mógł uruchomić. I my tym pieniądzem, który właśnie my proponujemy, zasypuje te wszystkie luki. Natomiast z Januszem prowadziliśmy taki strun, bo on chciał tylko wielostronny barter prowadzić. A wielostronny barter zasypuje tylko lukę popytową, czyli tą najmniejszą, te 2-3%. A my chcemy, żeby zasypał i 2-3% i te 5-20% produkcyjną i tą lukę nabywczą.
Bo pieniądz, który właśnie jest takim nieoprocentowanym długiem, ma tylko te dwie funkcje, zasypuje te wszystkie luki. I powoduje, że gospodarka, no, że od razu wprowadzamy pieniądz, który od początku działa prawidłowo. Jest mowa tylko o jednej walucie, czy o... Bardzo dobre pytanie. My jesteśmy zwolennikami, o to zaraz wam też z Ameryki zadam pytanie. I na początku w Stanach Zjednoczonych myślicie, że ile funkcjonowało walut, zanim wszedł dolar? No dużo to ile? A, czyli ty wiesz, nie, jesteśmy, nie, 4000. Więc, bo naprawdę, to, jeżeli wy będziecie nawet w takiej społeczności, co szkodzi się umówić, jeżeli ty robisz coś, co mnie interesuje, ode mnie byś chciał, nie wiem, jakiegoś wykładu, ty jesteś, możesz nas zawieźć gdzieś, prawda, ty jesteś nauczycielką, czyli nas nauczysz języka, czy nasze właśnie dzieci i na przykład stworzymy sobie takie, nie wiem, przedszkole rodzinne, a ty jeszcze coś umiesz, no to i się będziemy, uznamy, że nie wiem, że ta kartka jest, że tak powiem, naszym transakcyjnym, tym, czym się wymieniamy. Jest, znam rodziny, które w ogóle, dzieci tak uczą, że mają własny rodzinny pieniądz. Że jeżeli pozmywasz tego, no to dostaniesz takie, a to będziesz mogła wymienić, nie wiem, na książkę, którą ci kupimy, albo na to, że pójdziemy do parku, pójdziemy na ten, no. Absolutnie to może tak funkcjonować. I to, że zawłaszczono sobie ten właśnie przywilej, państwo może rzeczywiście mieć taki prawny środek płatniczy, to znaczy taki, którego nie można odmówić i państwo może mieć taką rolę, ale jeszcze was dziwię, jak myślicie, który z tych pieniędzy jest, czy oba są prawnym środkiem płatniczym, czyli gotówka i ten pieniądz elektroniczny, czy tylko pieniądz elektroniczny, co jest prawnym środkiem płatniczym w Polsce? Proszę? No, nie, no właśnie, genialnie. Nie obydwa, tylko gotówka. Tylko gotówka. Wyobraźcie sobie, ten pieniądz skreowany z niczego, prawem, przez prywatne banki, prawem kaduka im przyznana ta funkcja, ale już nie można było tego zrobić właśnie, nie jest prawnym środkiem płatniczym. Mam pytanie, a jak na przykład ta nasza społeczność będzie chciała skorzystać, bo ja nie wiem jak to w skali czasowej, bo ja wchodziłam to w pewnym momencie, ja się przysługuję temu wszystkiemu, natomiast jak będzie ktoś chciał z tej społeczności skorzystać na przykład z leczenia w szpitalu, to się z kim, z czym wymieni? No ktoś musi mieć szpital, tak? Już mówię. Ja nie wiem, może ja źle coś rozumiem, nie, ale... Nie, no, znaczy jest akurat ubezpieczenie tutaj, jeżeli ten, no to można skorzystać, nie trzeba mieć waluty, ale załóżmy, że szpital jest płatny. To po pierwsze, obok tej waluty społecznościowej funkcjonuje również ten pieniądz taki państwowy, no bo to co mówiłem, pani będzie jako nauczycielka, dostanie swoje wynagrodzenie, ale będzie pani miała właśnie dodatkowy pieniądz, żeby zasypać te luki, które są na poziomie, jak widzicie, prawie 60%. To jest dodatkowy pieniądz. Natomiast można to jeszcze inaczej, bo teraz jest tak, że jeżeli lekarz się wypowiada i mówi, COVID to idiotyzm, prawda, nie noście maseczki tego, to natychmiast wylatuje ze szpitala, nie ma roboty. Ale wy mówicie, tak, wywaliliście go, to my go będziemy utrzymywać, bo my chcemy lekarza. Właśnie, jak mówisz, że masz problemy jakiś, chcesz mieć lekarza osobistego, to społeczność może sfinansować takiego lekarza właśnie takim pieniądzem, bo powiem, słuchaj, wywaliliście, ale za ten pieniądz pani nauczycielka nauczy cię języka, żebyś miał jeszcze dodatkowe, mógł zrobić specjalizację, nie wiem, z medycyny i mieć dodatkowy język jeszcze. U rolnika kupisz za to żywność, tutaj za ten pieniądz lokalny pojedziesz taksówką. A państwo nie będzie walczyło z tą grupą? Oczywiście na początku będzie walczyć, no bo nic się łatwo nie rodzi. Natomiast im bardziej będziemy zintegrowani, im bardziej właśnie będzie to taka siła, że będzie nas więcej, to tym bardziej oni będą słabi.
wszystkich nas nie zamkną, bo ktoś na nich musi pracować, więc jest to trudne. No, moja matka zawsze mówiła, połowy dokonał ten, kto zaczął, no więc... A ja jeszcze zadam takie inne pytanie z innego jakby zakresu, bo generalnie cały czas się petuje takimi informacjami, że dobrobyt państwa, czy dobrobyt wzrasta, jeżeli jest eksport i import, tak, na poziomie eksportu i importu. Zaś waluta lokalna funkcjonuje w naszej społeczności, tak? Więc właśnie, gdzie jest ten... właśnie udowadniałem to, kiedy pokazałem ten przykład tego Chińczyka. To jest absolutny mit gospodarczy. Zresztą fałszywym wskaźnikiem jest PKB, który w ogóle pokazuje nie to, co powinien pokazywać. Jest mnóstwo właśnie takich mitów, bilans zagraniczny, dodatni, ujemny. To są wszystko terminy ekonomiczne, które mają wprowadzić błąd i zamieszanie. I one... Tak jak opowiadałem o tym przykładzie, jak rozwijać swoją gospodarkę, bo istotą rzeczy jest, żebyśmy my jak najwięcej produkowali, jak najwięcej eksportowali, żebyśmy byli atrakcyjni. I jak widzieliście, powiązałem tą walutę, tę drugą walutę, za którą my będziemy kupować to, co nam jest, jakby nie możemy tu produkować, chociaż Polska pod względem, że tak powiem, samowystarczalności ma spore możliwości, delikatnie mówiąc, i że będzie atrakcyjny, ponieważ energia jest niesłychanie istotna. Jeżeli ktoś nam będzie chciał sprzedać technologię, to chętnie da nam tą technologię za energię, bo technologia nie będzie funkcjonować bez energii. A my siedzimy na takich złożach, że moglibyśmy przez 200 lat, że tak powiem, zapatrywać całą Europę w energię. Bo mamy oprócz właśnie tej energii kopalnej, która może być zgazowana, to mamy również te gorące skały, mamy również geotermię. No naprawdę siedzimy na wyjątkowo stąd zresztą chcą nam to ukraść, no stąd jest ten kraj takim przedmiotem pożądania. No i jeszcze dodatkowo mieszkamy w klimacie, który jest niesłychanie przyjazny. Może być i rolnictwo, i więc jak przyjeżdżają tutaj z krajów arabskich, to mówią, że mieszkamy w raju. No i mają rację.